Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport o stanie świata. W zamachach w Kabulu ginie co najmniej 100 osób, w tym 13 Amerykanów. Co oznaczają one dla milionów Afgańczyków, dla talibów, którzy walczą o uznanie na arenie międzynarodowej i dla amerykańskiego prezydenta, który jest coraz ostrzej krytykowany za formę wycofania wojsk z Afganistanu? Biden obiecuje, że sprawcy masakry zostaną ukarani, a od działań prezydenta zależeć będzie wiarygodność nie tylko jego administracji, ale całych Stanów Zjednoczonych. Litwa chce ustanowić ambasadę Tajwanu w Wilnie. Chiny gwałtownie reagują, zapowiadając zerwanie relacji i wycofanie inwestycji. Czy mały bałtycki kraj ustanowi wzór dla Europy w stosunkach z azjatyckim gigantem? Trwają Igrzyska Paraolimpijskie. Czym jest sport osób niepełnosprawnych i skąd wziął się jego ogromny rozwój w ostatnich latach? Niemcy chcą oddać Nigerii rzeźby zrabowane w czasach kolonialnych, ale czy są gotowi do zmiany myślenia na temat tego, czym w istocie był kolonializm? Czy to możliwe, że wkrótce chorzy na cukrzycę będą połykać mini-roboty, które dostarczą organizmowi odpowiednią ilość insuliny? Możliwe. Dzięki nanotechnologii wiele rzeczy jest możliwe. Opowiemy również o migrantach. Dlaczego, gdy o nich mówimy, hipokryzja wygrywa z troską? O tym w raporcie o stanie świata 28 sierpnia 2021 roku. Raport o stanie świata to program wspierany przez słuchaczy. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać patronem raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej wesprzeć produkcję raportów. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję. Zapraszam do słuchania nas w soboty, w środy. Zapraszam też do słuchania raportu o książkach w każdy drugi poniedziałek miesiąca. Wszystkie odcinki znajdą Państwo na naszej stronie internetowej raportostanieświata.pl, a jeśli ktoś woli platformy podcastowe, to jesteśmy na wszystkich dobrych. Adrian Bąk i Chris Wawrzak w reżyserce studia Efektura. Zaczynamy! Ponad 100 osób zginęło w zamachu w Kabulu dokonanym przez organizację o nazwie Państwo Islamskie w Chorasanie. Jedna z najbardziej krwawych i okrutnych organizacji terrorystycznych działających współcześnie. Dla Amerykanów, którzy stracili 13 żołnierzy, to był najkrwawszy dzień w Afganistanie od 2011 roku, kiedy strącony został ich helikopter z 30 ludźmi na pokładzie. Amerykański prezydent Joe Biden obiecuje, że sprawcy zamachu zostaną schwytani, ale wielu komentatorów, nie tylko w USA, uważa, że do zamachu doszło wskutek błędów w sposobie wycofywania wojsk amerykańskich. Kalendarz ewakuacji ludności z Afganistanu zostaje utrzymany zgodnie z umową Amerykanów z talibami. Trwa ona do 31 sierpnia. Po tym terminie całość bezpieczeństwa na terenie kraju mają zapewnić talibowie, którzy przejęli władzę przed 2 tygodniami. Według wielu ocen jest niemal pewne, że nie wszyscy obcokrajowcy oraz Afgańczycy chcący opuścić kraj zostaną ewakuowani. Kłębią się pytania, wątpliwości, co stanie się z Afganistanem i jego mieszkańcami. Czy talibowie zdołają utrzymać władzę? Czy kraj stoczy się w przepaść wojny i przemocy? Jak świat oceni rolę Stanów Zjednoczonych, które 20 lat temu poszły na wojnę z Talibanem, a dziś ustalają z jego przywódcami, uznawanymi w Waszyngtonie za terrorystów, metody, dzięki którym udałoby się ograniczyć skutki tragedii humanitarnej i politycznej, która rozgrywa się na naszych oczach w Kabulu. O tym wszystkim porozmawiamy w pierwszej części audycji. Są z nami dr Mariusz Marszewski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam pana. Dzień dobry. I Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Najpierw opiszmy sytuację w Kabulu po tych zamachach. Zwracam się do pana doktora Marszewskiego. Kiedy rozmawiamy po południu w piątek, mówimy o 2 atakach. Amerykanie i inne służby ostrzegają, że to nie koniec, być może. Pytanie, które narzuca się w tej sytuacji, to jest, na ile talibowie, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo w Kabulu, kontrolują w tej chwili sytuację, pana zdaniem? Talibowie kontrolują raczej sytuację, to był raczej wypadek przy pracy, ten zamach, związany z tym, że w momencie, kiedy talibowie opanowywali Afganistan, do kraju powrócili, czy napłynęli nowi bojownicy Islamskiego Państwa w Chorasanie,
organizacji międzynarodowej, która częściowo ma tylko poparcie w Afganistanie, różni się tym od talibów, że talibowie są ruchem jednak przede wszystkim afgańskim czy też pasztuńskim. Talibowie, islamskie państwo w Chorasanie to też ruch pasztuński, ale bardziej o charakterze międzynarodowym. Tam są również przedstawiciele innych narodów zamieszkujących Pakistan, muzułmanie indyjscy, muzułmanie z Iranu, z krajów Azji Centralnej, Arabowie. I organizacja ma charakter międzynarodowy, to jest taki międzynarodowy terroryzm. Nie dążą do budowy żadnego państwa, raczej do zniszczenia istniejących struktur po to, żeby na ich gruzach zbudować nowe. Nie chcą przejmować Afganistanu. Są wzorce z pogranicza iracko-syryjskiego, które dotarły do Azji Centralnej po 2015 roku. Natomiast wydaje się, że znaczenie to miało to, że talibowie, opanowując kraj w euforii, na początku procesu swojej ofensywy otwierali więzienia i wypuszczali skazanych. Starali się nie wypuszczać ludzi związanych z islamskim państwem w Chorasanie, które uważają za swojego największego wroga, za organizację krwiożerczych szaleńców, jakąś absolutną nihilistyczną. I starali się, dokonali między innymi egzekucji jednego z liderów islamskiego państwa w Chorasanie, który został, siedział w więzieniu rządowym i po przejęciu tego więzienia ich wszystkich wypuścili, a tego skazali na karę śmierci w przyspieszonym tempie. Natomiast wydaje mi się, że sporej części wypuścili przy okazji też pewną ilość bojowników, trudno określić jaką, i teraz prawdopodobnie nie oceniali sytuacji, w której przejmą kraj, nie sprawdzali proweniencji ludzi, którzy byli w więzieniach, a traktowali w dużej mierze sporą część jako ludzi, którzy sympatyzowali z talibami, byli niesłusznie oskarżeni, zatrzymani, takie sytuacje też się zdarzały. No i chcieli pokazać jako dobra siła, nie doceniając sytuacji, w której kiedy przejmą kraj, będą musieli dbać o jego stabilność również. Być może nie spodziewali się, że przejmą go tak szybko. Jedno pytanie dotyczące stosunków pomiędzy talibami a państwem islamskim w Chorasanie. Może żebyśmy to mieli z głowy, ustalmy też jedną rzecz dotyczącą terminologii. Mówi się ISK. Ja rozumiem, że to jest nawiązanie do angielskiej pisowni prowincji Chorasanu, natomiast my nie musimy tego sformułowania używać. To jest po prostu państwo islamskie w Chorasanie. Wielu komentatorów, nie wiem czy wielu, ale co najmniej kilku i to znaczących, między innymi amerykański generał McMaster, mówił o tym, że nie ma różnicy pomiędzy talibami a innymi fundamentalistami, że jeżeli patrzymy na strukturę na przykład państwa islamskiego w Chorasanie, no to jedną z grup, która budowała państwo islamskie, jest tak zwana siatka Hakanich, czyli rodziny Hakanich. To są ludzie, którzy tkwią w centrum organizacji państwa islamskiego w Chorasanie i to są talibowie, którzy w tej chwili odpowiadają za bezpieczeństwo w Kabulu, prawda? Khalil Haqqani to jest człowiek, za którego Amerykanie wyznaczyli nagrodę $5 milionów, teraz z nim negocjują, jak zachować bezpieczeństwo w Kabulu. I że tak naprawdę to rozróżnienie pomiędzy tymi dwoma organizacjami jest niepotrzebne. Czy pan się z tym zgadza? Absolutnie się z tym nie zgadzam. Wydaje mi się, że jest to takie myślenie w kategoriach bezpieczeństwa. No, dla sił Zachodu, dla części przynajmniej generacji Zachodu, sił stacjonujących w Afganistanie, wszyscy, którzy walczyli z nimi, byli wrogiem. Na tej zasadzie Gulbuddin Hekmatyar, który obecnie zasiada, który jest częścią, był w establishmentu politycznego Islamskiej Republiki Afganistanu, przez pewien czas był talibem, ponieważ on walczył też po stronie talibów przeciwko siłom zachodnim, a potem został amnestionowany, porozumiał się i wyszedł ze swoimi ludźmi z tego układu. No i na pewno między nim a talibami pozostałymi są różnice i tak samo są różnice między państwem islamskim. Państwo islamskie w Chorasanie jest organizacją nihilistyczną, nigdy nie stworzyła państwa. Talibowie i państwo islamskie w Chorasanie ze sobą walczyli również na niższym szczeblu. Pojawiły się deklasyfikowane dokumenty amerykańskie w ramach śledztw jakichś dziennikarskich mówiących o tym, że zdarzały się przypadki na najniższym szczeblu porozumień między talibami a siłami amerykańskimi w walce z państwem islamskim w Chorasanie, które było uważane za najważniejszy przeciwnik. Także wydaje mi się, że jest to element walki politycznej w Ameryce, ponieważ no, zarówno prezydent Trump kiedyś, jak i obecnie prezydent Biden są bardzo mocno krytykowani za negocjacje z talibami, za porozumienie.
To jest sytuacja, która uderzyła w talibów. Tam też zginęli bojownicy talibów. Część źródeł talibańskich podaje, że zginęło 28 osób. Część zataja w ogóle te straty bojowników talibów. No to nie jest... Talibowie przejmują państwo i próbują tym państwem zarządzać. Lepiej lub gorzej, w sposób niezgodny z naszymi demokratycznymi wartościami, to raczej oczywiste. Natomiast na pewno nie w sytuacji, w której zamierzają pogrożyć to państwo w jakimś nihilistycznym terrorze. Państwo islamskie w Chorasanie na przykład bardzo aktywnie, bardzo konsekwentnie w całym Afganistanie atakuje szyitów. Szyickie sanktuaria, ośrodki kultu szyickiego, szyickie szkoły, szpitale. I to przede wszystkim dotyka Hazarów, największej mniejszości szyickiej Afganistanu. Natomiast talibowie porozumiewają się z szyitami, porozumiewają się z Hazarami, brali udział, mimo tego, że nie zgadzają się pod względem doktrynalnym, religijnym, z szyizmem, brali udział w misteriach szyickich na niedawne święto Aszury, bardzo ważne święto w islamie szyickim. Z hazarskich przywódców potrafili zrobić dowódców Hazarów, zaciągać do swoich milicji przeciwwalczących przeciwko siłom amerykańskim. Co było ogromną zmianą w podejściu talibów do szyizmu i do Hazarów. W latach 90. takie rzeczy były zupełnie niemożliwe. I to jest element tego, że talibowie chcą się pozycjonować. O tym też mówią w swoim programie politycznym jako siła ogólnoafgańska, która wszystkie grupy etniczne, religijne Afganistanu, oczywiście muzułmańskie, bo trudno powiedzieć, żeby byli jakoś tam tolerancyjni wobec Sikhów czy Hindusów, którzy masowo teraz wyjeżdżają do Indii, ale wszystkie muzułmańskie grupy i etniczne i Afganistanu, oni zamierzają zjednoczyć w ramach jednego państwa i powołać ich reprezentacje polityczne do formowanego przez siebie, formowanych przez siebie organów władzy. Państwo islamskie w Chorasanie w ogóle nie ma takich ambicji, ono ma ambicje eksterminacji szyitów. I to jest chociażby podstawowa różnica. Spora część niższego szczebla komendantów talibańskich, którzy nie sprawdzili się na polu walki, byli w konfliktach z kierownictwem politycznym ruchu talibów albo nie potrafiła dostosować się do jakiejś dyscypliny, czy też była na uboczu ruchu talibów i była luźno z nimi powiązana. Oni masowo przystąpili do państwa islamskiego w Chorasanie, kiedy ta organizacja się pojawiła kilka lat temu, po to, żeby zrobić większą karierę, żeby właśnie nie obowiązywały pewne zasady dyscypliny wojskowej. Oni dokonywali naprawdę potwornych zupełnie naruszeń praw człowieka, niezgodnych też z obyczajami plemiennymi Afganistanu, etnicznymi jakimiś zwyczajami. To były ataki na szkoły, na szpitale, mordowanie kobiet w ciąży i tak dalej, prawda? Okrutne masakry. Też mordowanie na obszarach zajętych przez siebie starszyzny plemiennej, osób, które w jakiś sposób się nie zgadzały, organizowanie jakichś niewolnictwa kobiet, czy jakichś haremów, brak zgody rodziców na małżeństwa córek. No i to wszystko po prostu budziło sprzeciw na obszarach, które oni zajmowali, a z drugiej strony też przyłączanie się do jakiejś zbuntowanej młodzieży, trochę według takich wzorów, jak dokonywała się rewolucja bolszewicka, jakichś takich upośledzonych społecznie czy klasowo warstw, czy grup rodowo-plemiennych. No i to powodowało ogromne konflikty i miejscowa ludność prosiła albo talibów, albo siły rządowe, albo siły zachodnie o likwidację struktur państwa islamskiego w Chorasanie. To się dokonywało i tak one są najsilniejsze na terenie prowincji Nangarhar w południowo-wschodnim Afganistanie, przy czym stamtąd są to ewidentnie, jest to organizacja importowana. To są często ruchy antyszyickie z Pakistanu, plus te wszystkie arabskie jakieś ugrupowania bojowe i tak dalej, i tak dalej. I to ewidentnie między nimi a talibami jest mnóstwo rozbieżności i takie zdanie wydaje mi się nie do końca uprawomocnione. Panie doktorze, za chwilę wrócimy do przyszłości Talibanu. Chciałbym zaprosić do naszej rozmowy Mateusza Piotrowskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Mieliśmy wystąpienie spóźnione, prawda? Trwało kilka godzin, zanim prezydent Joe Biden zdecydował się na wystąpienie. Rozumiem, że nie miał do końca informacji na temat rannych i ofiar po prostu, które zginęły w zamachach. Jest zapowiedź ukarania winnych. Równocześnie ogromne wątpliwości co do szansy opanowania sytuacji przez Amerykanów. Oni w tej chwili na skutek decyzji Bidena w dużym stopniu znajdują się na łasce i niełasce talibów. Jak to jest odbierane w Stanach? Bardzo źle, jeżeli spojrzymy na reakcję w ogóle wczorajszego dnia, momentu oczekiwania na wystąpienie Bidena, momentu w trakcie jego wystąpienia i oczywiście po wystąpieniu. Demokraci są oczywiście bardziej wstrzemięźliwi w tym sensie, że no, tragedia jest niebywała, 13
żołnierzy amerykańskiej zginęło. Jednocześnie to, o czym pan już wspomniał, nie jest wykluczone, że do 31 sierpnia nie powtórzy się jakaś sytuacja, która będzie stanowiła zagrożenie ogólnie w okolicach Kabulu, w której potencjalnie mogą nadal zginąć amerykańscy żołnierze, czy obywatele, czy Afgańczycy, którzy mają być ewakuowani. Więc tutaj ta krytyka może się jeszcze powiększyć. My mamy krytykę, to też warto wspomnieć, nie ze strony republikanów, tylko ze strony całego establishmentu politycznego, prawda? Tak, ona się oczywiście bardzo różni, zależy od tego, bo po stronie republikanów jest nieracjonalna wręcz. Oni nakłaniają do rezygnacji, chcą zmusić Joe Bidena do rezygnacji. Oczywiście tak naprawdę tego nie chcą, bo przecież zastąpi go na stanowisku prezydenta Kamala Harris, więc to jest tylko kwestia retoryczna. Budują taką retorykę, bo muszą coś zrobić. Jeden z senatorów, który wczoraj republikańskich nawoływał do pojednania w tej smutnej dla Stanów Zjednoczonych chwili, no jego tweet nawiązujący do tego nie utrzymał się zbyt długo. O ile dobrze kojarzę, godzinę później został zdjęty, więc chyba został po prostu pouczony przez kierownictwo partii, że jednak nie taki przekaz póki co budujemy, będziemy punktować administrację Bidena za ten błąd. A demokraci? Demokraci chcą wyjaśnień. Bo chcą wyjaśnień dalszych. Oczywiście pierwsze przesłuchania się już odbyły w związku z tym chaosem, który jeszcze po przejęciu władzy tuż przez talibów 2 tygodnie temu obserwowaliśmy. Oni już pierwsze odpowiedzi dostali, dowiedzieli się, tak przynajmniej Politico informowało, iż Amerykanie przekazywali listę nazwisk talibom, a nazwisk Amerykanów, posiadaczy zielonej karty, Afgańczyków, których chcą wydostać, by można ich było prościej przetransportować na lotnisko, by można ich prościej ewakuować. Faktycznie, biorąc pod uwagę, że 100 tysięcy ludzi się łącznie z Amerykanom i sojusznikom udało wydostać, to pewnie jest to jakiś skutek, ale to jednak był hazard w dużym stopniu. Amerykanie niemal na pewno zostawią potężną grupę ludzi, którzy z nimi współpracowali. To było 250 tysięcy osób, my to już wiemy, te liczby się pojawiają. Wywieźli około 70 tysięcy sami, pozostałe 30 kilka tysięcy to są wywiezieni przez wojska i służby innych armii zachodnich, w tym między innymi polską oczywiście. Mówi się, że 2/3 Afgańczyków nawet, którzy zawierzyli Amerykanom, zostanie. Zresztą też gwoli sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że słyszymy o porzucaniu ludzi, o zostawianiu Afgańczyków nie tylko przez Amerykanów, również przez organizacje pomocowe, przez ONZ, przez inne kraje, które nie są w stanie zapewnić ewakuacji swoich miejscowych pracowników, zapewniają, że będą im płacić, ale co to ma w ogóle za znaczenie? Tak czy inaczej, Ameryka da twarz tej klęsce, prawda? Joe Biden osobiście, a Ameryka jako państwo, to jest wizerunek tej klęski. Oczywiście tak. Nie chcę tu za bardzo wybiegać z krytyką Bidena, ale to musi tak wyglądać. To Stany Zjednoczone, pomimo że misja w Afganistanie jako interwencja rozpoczynała się jako misja we współpracy z państwami NATO, miała akceptację sojuszu, państwa sojuszu przez te wszystkie lata było obecne, przecież równolegle z wojskami Stanów Zjednoczonych to NATO podejmowało decyzję o wycofaniu w tym roku, więc to cały czas była misja natowska, cały czas we współpracy z sojusznikami, ale to jednak zawsze Stany Zjednoczone były liderem tej misji, to one wyznaczały kierunek, to dlatego też NATO wycofywały się z Afganistanu, dlatego że Stany Zjednoczone podjęły taką decyzję, więc za tą klęskę, za ten chaos... I nikt z aliantami tego nie konsultował. No, alianci się dowiedzieli w momencie, kiedy Amerykanie podjęli decyzję. Tak naprawdę tak, tegoroczny szczyt z udziałem Bidena, czy właściwie oczywiście na szczycie podpisuje się pewne deklaracje, ale to od momentu rozpoczęcia prezydentury Bidena sojusz przygotowywał się do tego, że musi podjąć formalnie decyzję o tym, że ta obecność natowska musi być zakończona w Afganistanie, więc to jest w pewien sensie tak, narzucenie. To jest również ogromny cios dla armii amerykańskiej, te straty i sposób, w jaki również wizerunek armii amerykańskiej został nadszarpnięty przez te ostatnie dni. Czy my wiemy, jakie są reakcje wśród dowódców? Trzeba na to spojrzeć z dwóch stron, bo oczywiście reakcje wśród dowódców są smutne, tak? To jest najtragiczniejszy dzień od 2011 roku dla amerykańskiego wojska. Nie znamy personaliów jeszcze tych żołnierzy, ale wśród nich mogą być osoby, które nie pamiętają 11 września, które urodziły się po zamachach z 2001 roku, bo miały po prostu mniej lat, tak, niż 20 lat. Tak naprawdę przebywały w Afganistanie, nie mając prawa pamiętać tych wydarzeń bezpośrednio z własnego życia. Stanowiska są dwojakie, w tym sensie, że wojskowi oczywiście trochę
nabierają wody w usta, nie mogą wyjść przed nurt polityczny, to jeszcze, to jednak cywile sprawują ostatecznie kontrolę nad wojskiem, to Joe Biden podejmuje decyzję i może obejść rekomendacje wojskowe, jakich by one nie były, a od lat rekomendacje wojskowe kazały utrzymywać dalej obecność wojskową w Afganistanie. Nigdy nie było dobrego czasu na wycofanie. W tym roku także rekomendowaliby w inny sposób prowadzić to wycofanie. Także teraz nie chcą krytykować, to nie jest ich rola. Z drugiej strony politycy są ciekawi tego, jak kariery niektórych generałów, niektórych dowódców potoczyły się w trakcie 20-letniej wojny w Afganistanie, tego, jakie awanse udało się odbyć, bo przecież ta operacja też ostatecznie prowadzona jest w oparciu o różne rekomendacje różnych wojskowych, z różnymi wojskowymi też na miejscu. My mamy od dawna stałe kontakty amerykańsko-talibskie, mamy umowę, na podstawie której cała ta ewakuacja się odbywa. Zresztą inne kraje, za chwilę o tym porozmawiamy, inne kraje też rozmawiają z talibami. Te kontakty są nieuniknione i jak rozumiem w dalszym ciągu Amerykanie będą rozmawiać z ludźmi, których uznają za terrorystów. Tak, tak, przynajmniej taka jest wykładnia w dalszym ciągu. Tych dni tak naprawdę nie zostało wiele do tej daty ogłoszonej ewakuacji do 31 sierpnia, ale nadal Amerykanie chcą zawierzać bezpieczeństwo tej ewakuacji poza lotniskiem, bo na lotnisku to oni je sprawują, talibom, pomimo tej, no, kolokwialnie, zbyt łatwo mówiąc, wpadki, tak, która skutkowała tym tragicznym wydarzeniem. No, w pewnym sensie to budzi odrazę właśnie w Stanach Zjednoczonych, budzi wątpliwości wśród polityków, bo jak już pan wspomniał, talibowie to organizacja terrorystyczna oficjalnie uznana przez Stany Zjednoczone, tak, i przynajmniej taka była retoryka. Jednocześnie oczywiście z nią rozmawiano, negocjowano, ale przekazując dane, współpracując, no, powstają wątpliwości, jaką tak naprawdę Stany Zjednoczone w tym momencie prowadzą politykę, czy to nie chodzi o wycofanie za wszelką cenę. Za chwilę do tego wrócimy, a teraz wracamy do doktora Marszewskiego i przyszłości Talibanu. Taliban zapewnia, że stworzy rząd reprezentatywny, w którym będzie miejsce dla wszystkich narodów, dla wszystkich odłamów etnicznych, mniejszości, tak jak pan powiedział, również religijnych, o ile są to mniejszości muzułmańskie. Na ile są to wiarygodne zapewnienia, zwłaszcza w sytuacji, w której wygląda, że no, Taliban nie ma specjalnie innego wyjścia? No, talibowie przez 20 lat bardzo mocno nauczyli się prowadzenia polityki w Afganistanie. No, to, że potrafili zjednać sobie mieszkańców prowincji północnych, stworzyć tam własne struktury, prowincji, które najbardziej zacięcie z nimi walczyły przed 11 września. Przejąć te prowincje północne, stworzyć oddziały, no chociażby złożone z Hazarów. W latach 90. oni masakrowali Hazarów. Teraz potrafią iść na ich święta religijne, bronić ich przez państwem islamskim, potępiać ataki państwa islamskiego. No oni robią bardzo dużo dla kooptacji różnych grup. Trzeba podkreślić, że spora część establishmentu, jest spora, ale jakaś część establishmentu Islamskiej Republiki Afganistanu nie uciekła za granicę, tylko akceptuje to, co się stało. No, pierwszy prezydent Afganistanu, Hamid Karzaj, cały czas jest w Kabulu, negocjuje z talibami i jest elementem pomostu między nimi a starym establishmentem, podobnie jego polityczny. Mówi się o tym, że on będzie w rządzie, tak? Tak, podobnie jak jego polityczny rywal, przedstawiciel północy, o ile Hamid Karzaj był przedstawicielem prozachodnich środowisk pasztuńskich z południa, to jego rywal polityczny, dr Abdullah, był prawą ręką Ahmada Shaha Masuda, tego legendarnego tadżyckiego komendanta polowego północy, który walczył z armią radziecką przez wiele lat i zginął w przededniu 11 września, prawdopodobnie zabity przez spoduszczenie Al-Kaidy albo talibów w zamachu terrorystycznym przez dwóch obywateli państw europejskich arabskiego pochodzenia, podających się za dziennikarzy, którzy mieli ładunek wybuchowy w kamerze. I dr Abdullah, niezależnie od swojej roli u boku Masuda i swojej roli w establishmencie politycznym prowincji Doliny Panjshiru, która nie podporządkowała się nadal talibom, również negocjuje z talibami, jest częścią tego nowego układu sił, nie wyjechał, choć dwukrotnie ubiegał się o stanowisko prezydenta, rywalizując trzykrotnie tak naprawdę, rywalizując zarówno z Hamidem Karzajem, jak i dwukrotnie z Ashrafem Ghanim. Brat Ashrafa Ghaniego, prezydenta, który uciekł w niesławie, prawdopodobnie też defraudując pieniądze, takie są zarzuty, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, via państwa Azji Centralnej. Jego brat Heshmat Ghani również nawiązał porozumienie z talibami. To jest bardzo bogaty biznesmen, przedsiębiorca, jednocześnie wpływowa postać wśród
arystokracji plemiennej pasztuńskiej, przywódca jeden z organizacji kuczych, tak zwanych takich nomadów pasztuńskich, i Heshmat Ghani, no nie wprost, ale dosyć mocno potępiając decyzję swojego brata i jego rządy, również wszedł w relacje polityczne z talibami, wprost mówiąc, że budujemy nowy Afganistan, namawiając biznesmenów i kapitał zagraniczny w Afganistanie to często kapitał po prostu Afgańczyków z paszportami różnych krajów, którzy inwestowali w swojej ojczyźnie, wychowanych lub urodzonych za granicą, mieszkających za granicą wiele lat, i on prosił, żeby oni nie wyjeżdżali, żeby nie wyprowadzali pieniędzy, tak samo tych realnych zagranicznych inwestorów, niezwiązanych więzami pokrewieństwa z Afganistanem, również o to prosił, żeby kraj nie wpadał w ruinę. A jak wygląda sytuacja w Dolinie Panjshiru? Pan nawiązał do Szacha Masuda, Ahmada Szacha Masuda. Jego syn w tej chwili kieruje opozycją zbrojną, która przede wszystkim mieści się właśnie w Dolinie Panjshiru, niedaleko Kabulu. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której również oni zostaną włączeni do budowy tego rządu i do budowy jakiegoś porozumienia narodowego? No takie są ambicje talibów. Oni przede wszystkim bardzo pozytywnie wypowiadają się o Ahmadzie Szachu Masudzie, żeby zaskarbić sobie, wykazują elastyczność, która jest nie do pomyślenia a propos tych wcześniejszych porównań dla państwa islamskiego w Chorasanie. Z dużą atencją wyrażają się o Ahmadzie Szachu Masudzie. Nie było przypadków niszczenia jego portretów, jak zajmowano północ. Hakani, o którym pan wspomniał, Sirajuddin Hakani, za którego jest 5 milionów nagrody w Stanach Zjednoczonych za terroryzm, ale z drugiej strony, który w zeszłym roku publikował, będąc osobą wyznaczoną, tak, za którego głowę jest 5 milionów dolarów, on opublikował w New York Timesie artykuł, ja nie wiem jak to jest możliwe, pod tytułem What we Taliban want, tak? Czyli czego chcemy my, talibowie. Czyli jakby ten poziom negocjacji, poziom relacji talibów z Amerykanami czy z miejscowym społeczeństwem jest zupełnie porównywalny z państwem islamskim w Chorasanie. I on, Sirajuddin Haqqani, on publicznie powiedział, że w pięknej perszczyźnie, on bardzo dobrze mówi po persku, większość talibów mówi w pasztu i jest problem w porozumieniu z tą ludnością północy, czy chociażby Kabulu, który jest dari języczna, czy perskojęzyczna, tak samo jak ludność Heratu, to Sirajuddin Haqqani powiedział, że Ahmad Szach Masud był męczennikiem, był szahidem, zginął tragicznie, był wielkim człowiekiem i tak naprawdę zawsze dążył do porozumienia z Islamskim Emiratem Afganistanu, czyli z talibami. Co jest ewidentnym nadużyciem i tworzeniem na nowo historii, ale jest to bardzo pozytywnie odbierane przez Panjshir. Także jest próba pozyskania Panjshiru, w którym oprócz Ahmada Masuda największą rolę odgrywa Amrullah Saleh, czyli były wiceprezydent, który ogłosił się prezydentem po ucieczce Ashrafa Ghaniego, i on jest spiralą tego niepodporządkowania się Panjshiru. Ahmad Masud dużo bardziej koncyliacyjnie się wyraża, mówiąc, że on może negocjować, ale nie na pozycji pokonanego. Czyli to zbrojenie, te rozmaite buńczuczne hasła, one mogą być częścią tego, żeby na lepszych warunkach wejść do tego rządu inkluzywnego, o którym mówią talibowie. Taka jest przyszłość, taka w tej chwili wydaje się panu możliwa przyszłość, połączenie wszystkich tych sił i próba przeciwstawienia się tym nihilistom, jakich pan nazywa. Ale przecież to nie jest jedyna organizacja. Państwo Islamskie z Chorasanu to nie jest jedyna organizacja, która działa i będzie działała na terenie Afganistanu, nawet kierowanego przez talibów. Mamy różnego rodzaju odłamy Al-Kaidy. Prawdopodobnie w tych wszystkich grupach ludzie zaczną się kłócić między sobą, tak jak to zwykle bywa, i będą tworzyć oddzielne organizacje i oddziały. Pomysł talibów jest na to, żeby właśnie tego uniknąć, żeby każdemu dać jakąś pozycję, jakieś stanowisko, jakiś kawałek rządzenia krajem, żeby się dogadywać. Na tej zasadzie oni cały czas tworzyli to swoje państwo podziemne i dlatego udało im się obalić Islamską Republikę Afganistanu. Islamska Republika Afganistanu nie była aż tak słabym państwem, jak bardzo talibowie nauczyli się przez 20 lat ucieczki przez dronami i siłami Zachodu polityki. I oni starają się wszystkich wciągnąć do współpracy i każdemu dać kawałek albo chociażby okruszek politycznego tortu Afganistanu. Natomiast słusznie pan redaktor powiedział, i absolutnie się z tym zgadzam, czy to się uda. Szanse na to, że to się nie uda, są dużo większe niż na to, że się uda, mimo ogromnych ambicji talibów i mimo ogromnej politycznej smykałki w tym momencie, choćby z tych przyczyn, że gospodarka kraju kuleje. Przedwczoraj dopiero talibowie po raz pierwszy otworzyli system bankowy, który był zamknięty.
dusze Banku Centralnego Afganistanu zostały zamrożone przez Stany Zjednoczone, nie mogą ich transferować. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Unia Europejska, no generalnie zachodni donatorzy Afganistanu, przecież to państwo miało charakter donacyjny, ono żyło na kredyt dzięki pomocy zagranicznej. Wszystko to, co finansowało Islamską Republikę Afganistanu, dzięki czemu też żyli talibowie, którzy obkładali ludność podatkami, urzędników państwowych, transferowali pieniądze z ceł, co się udało, kiedy zajęli granicę w czasie swojej ofensywy. Tego aż tych wszystkich funduszy nie ma. Natomiast kraj jest potwornie nasycony bronią ogromną, przecież talibowie mają chociażby 100 helikopterów rosyjskiej produkcji transportowych. No mają broń amerykańską, którą Amerykanie zostawią. No mają nawet lotnictwo. W tej chwili to jest jedna z lepiej uzbrojonych armii Azji Centralnej poza armią kazachstańską czy uzbekistańską. No. I ona się błyskawicznie może podzielić, może dojść do bardzo krwawej wojny domowej. Natomiast talibowie za wszelką cenę starają się, posługując się mądrością polityczną, tego uniknąć. Ale szanse na to, że im się nie uda, są dużo większe niż na to, że dużo większe niż na to, że im się uda. Tak jak pan redaktor powiedział, absolutnie się zgadzam. I jeszcze proszę pana o pozostanie z nami. Mateusz Piotrowski, co dalej dla Amerykanów w Afganistanie? Co będzie po 31 sierpnia? Oni po prostu wyjadą i zostawią i powiedzą, teraz sobie sami radźcie? Założenie, wydaje się przynajmniej z wystąpienia Bidena, jest takie, że tak, o ile w ogóle Amerykanie chcą dotrzymać tego 31 sierpnia, biorąc pod uwagę wczorajsze kontrolowane eksplozje na lotnisku, bardzo dużo lotów o charakterze wyłącznie cargo, które wywoziły nie ludzi, a sprzęt, który udało się po prostu zabrać, widzę taką intensyfikację właśnie tuż po tych zamachach, bo oczywiście to się odbywało w jakiś regularny, na ile w takim chaosie może się coś odbywać, sposób, ale to przyspieszyło. Naprawdę zastanawiam się, czy to nie ma wyglądać tak, że 31 ewentualnie ostatecznie zamykamy za sobą drzwi, a nie, że jeszcze szybko staramy się przetransportowywać ludzi, przetransportowywać sprzęt. Czy to nie ma jeszcze przyspieszyć, ale jeżeli mówimy o samym deadline'ie, oczywiście Pentagon podobno szykuje plany, tak przynajmniej Biden miał im zlecić. Co robić, ale to jeszcze było przed zamachami, co robić, jeżeli nie wszyscy Amerykanie zostaną wydostani, także posiadacze zielonej karty? O Afgańczykach oczywiście też się mówi, ale to jest nierealne, żeby tych Afgańczyków wydostać w takich liczbach, w jakich współpracowali ze Stanami Zjednoczonymi, którzy nadal tej ewakuacji oczekują. Obawiam się, że niestety, i to będzie tragiczne dla wizerunku Stanów Zjednoczonych, szczególnie jeżeli będziemy wiedzieli o Amerykanach, którzy na pewno pozostali w Afganistanie i mają problem z wydostaniem się, to będzie ogromny cios wizerunku dla Bidena i dla Stanów Zjednoczonych. I zupełnie realne są sytuacje, w których na przykład będziemy oglądać na YouTubie egzekucje Amerykanów schwytanych przez państwo islamskie w Chorasanie. Niestety tak. No, nie jestem sobie w stanie to wyobrazić, biorąc pod uwagę, jakie filmy publikowało państwo islamskie w Iraku i Syrii. Nie z Amerykanami konkretnie, ale ogólnie. Jeżeli doszłoby do takich przechwyceń, no byłoby to ogromne zwycięstwo propagandowe. I to tak. Jest to oczywiście coś, co no, ustawiałoby tę prezydenturę bez względu na to, czy Amerykanie interesują się sprawami zagranicznymi, czy nie, czy wiedzą, gdzie leży Afganistan, czy nie, to jeżeli by widzieli, że to dotyka ich obywateli, no to by zmieniało obraz prezydentury Joe Bidena. Oczywiście, to już nie jest tylko kwestia chaosu, wycofania, zgonów, czy poniesienia śmierci przez kilku Afgańczyków, tak, w wyniku ewakuacji, którzy próbowali się za wszelką cenę wydostać z Kabulu. No tu już mówimy o egzekucjach Amerykanów. Jeszcze jeżeli do tego dołączymy, gdyby to zostało powiązane, chociaż oczywiście musimy zakładać pozytywny scenariusz, że do takich rzeczy nie dojdzie, przecież sobie tego nie życzymy, ale gdyby powiązano to jeszcze z symboliką 20. rocznicy 11 września, to właściwie Amerykanie mogliby sobie zacząć zadawać pytanie, po co 2,5 tysiące żołnierzy zginęło amerykańskich w Afganistanie? Po co wydano tyle pieniędzy, choć to oczywiście ma mniejsze znaczenie. Z perspektywy poszczególnych lat, to było 20 lat bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, obniżenia zagrożenia terrorystycznego, ale taki bilans po 20 latach, przeskakując z dnia na dzień, to właściwie można przyjąć założenie, że nic się dla Stanów Zjednoczonych nie zmieniło. I ostatnie pytanie do doktora Marszewskiego, a co się zmieniło dla Afganistanu? Co zostanie z tych 20 lat? Co zostanie z tego faktu, że 10 milionów dzieci poszło do szkoły? Co zostanie z tego faktu, że pojawiła się działalność społeczna, społeczeństwo obywatelskie w Afganistanie, przedsiębiorcy, biznes, to wszystko, co kojarzymy z normalnie funkcjonującym państwem? No to wszystko to ma ogromne znaczenie dla Afganistanu. Przecież to nie zniknie.
Talibowie muszą rządzić nowym swoim islamskim emiratem Afganistanu, nowi talibowie w zmienionej rzeczywistości. To są zupełnie, no pod wieloma względami, bo my patrzymy przede wszystkim pod kątem naszych demokratycznych, postępowych, liberalnych wartości. Czyli patrzymy na traktowanie kobiet, patrzymy na naruszanie praw człowieka. No niestety prawdopodobnie islamski emirat Afganistanu, jeśli przetrwa, będzie równie z punktu widzenia naszego świata no, naruszał te wartości jak pierwsze islamskie emiraty Afganistanu. Natomiast myślę, prawa kobiet mogą się bardzo polepszyć, ponieważ właśnie pojawiło się pokolenie wykształconych kobiet, pojawiła się młodzież, pojawił się internet, pojawiły się wykształcona młodzież, pojawił się światowy biznes, państwo się otwarło, zmodernizowało się i talibowie muszą grać, budując te swoje inkluzywne rządy. To nie jest Związek Radziecki, nie ma takich narzędzi centralizacji, nie ma przemysłu, nie ma tych wszystkich elementów umożliwiających odgrodzenie się od świata zewnętrznego, który posiadał stalinowski Związek Radziecki, których islamski emirat Afganistanu nie posiada i on musi grać z zastaną rzeczywistością i to powoduje, chcąc, nie chcąc, liberalizację systemu w odniesieniu do własnego społeczeństwa. Nawet ci talibowie, którzy objęli władzę, przecież ich bojownicy to są ludzie urodzeni, to nie są ludzie wychowani w medresach Pakistanu w dużej mierze. To są bojownicy, którzy przyszli w proteście przeciwko korupcji w Islamskiej Republice Afganistanu, o której dowiedzieli się z internetu. To jest produkt Islamskiej Republiki Afganistanu. Są ludzie, którzy umieją czytać i pisać. Pierwotnie talibowie nie umieli czytać ani pisać, nie znali języka angielskiego. To, co obserwujemy tutaj, chociażby w Islamskim Emiracie Afganistanu, to jest efekt istnienia 20 lat tego państwa i ogromnego wysiłku Zachodu, żeby to zmienić. No a jednak struktura sama była w sobie trudna do zmiany. No i mi się wydaje, że to jest jedna z przyczyn, dla której elita Afganistanu nie uciekła samolotami, tylko została, żeby negocjować i w zaistniałych warunkach, trochę tak jak polska elita częściowo w latach 40. No była część ludzi, która wybrała ucieczkę, która wybrała Londyn, Paryż, jak Giedroyć, czy rząd londyński, czy na końcu Mikołajczyk, a część jednak wychodziła z założenia, że to jest Polska, nawet jeżeli to jest komunistyczna Polska i trzeba ją odbudowywać. Bardzo dziękuję. Doktor Mariusz Marszewski z Ośrodka Studiów Wschodnich i Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych byli gośćmi raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Litwa otwiera w Wilnie de facto ambasadę Tajwanu. W odwecie władze chińskie zażądały odwołania ambasadora Litwy w Pekinie i zapowiedziały, że wycofają swojego ambasadora z Wilna. Widać też już pierwsze ograniczenia w handlu i połączeniach, zwłaszcza kolejowych, między obu państwami z inicjatywy Chin. Cała sytuacja z pewnością wykracza poza spór luźno powiązanych ze sobą gospodarczo państw, bo wpisuje się w kontekst polityki Unii Europejskiej wobec Pekinu. Jest z nami Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej, były korespondent tej gazety w Wilnie. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry. Nowa placówka będzie się nazywać tajwańskim przedstawicielstwem na Litwie i jest to pierwszy przypadek użycia tej nazwy w jednym z jej biur w Europie. Dlaczego Litwini decydują się na tak konfrontacyjny, bo to jest oczywiste, że to jest konfrontacyjny krok w stosunkach z Chinami? Myślę, że powodów jest kilka. Niektóre są o dłuższej historii, niektóre są związane z wydarzeniami z ostatnich miesięcy. Ta dłuższa historia to jest to, że Litwa jako państwo, które było wcielone do Związku Radzieckiego, jest szczególnie wyczulona na represje komunistyczne. Chiny oczywiście pod względem gospodarczym nie są komunistyczne, ale pod względem tego, co tam robią wobec własnych obywateli, to przypomina Związek Radziecki. To jest pierwszy powód i z podobnych przyczyn Litwa reaguje na zachowania Rosji, która nie jest państwem komunistycznym, ale też się kojarzy z imperializmem, prześladowaniami itd. Kolejne powody są bliższe czasowo. To jest taka fala rozchodzi się po świecie zachodnim ostrzejszego podejścia do Chin w związku z prześladowaniami mniejszości muzułmańskich w Xinjiangu, Ujgurów. W kilku państwach przyjmowane były rezolucje, inne państwa zastanawiają się nad tym. No i Litwa była jednym z tych, które odważnie postąpiły i Sejm litewski powiedział expressis verbis, że to
jest ludobójstwo i potępił to, także to jest ten element dodatkowy, a w tle tego wszystkiego jeszcze był taki problem, że Tajwan nie miał żadnego przedstawicielstwa na Litwie, które jest największym państwem bałtyckim, a przedstawicielstwo w Rydze, czyli stolicy Łotwy, mniejszego państwa, promieniowało na wszystkie trzy państwa bałtyckie. Już od kilku lat były rozmowy na temat utworzenia takiego przedstawicielstwa, być może właśnie z użyciem tej nazwy Tajwan. Mówię dlatego o tym, że od kilku lat, no bo tam się po prostu całkowicie sytuacja polityczna na Litwie zmieniła. W zeszłym roku, od grudnia, jest rząd prowadzony przez konserwatystów, którzy są szczególnie wyczuleni na te sprawy represji z komunizmem w tle. Ale ci konserwatyści jeszcze zanim zdobyli władzę sygnalizowali, że nie godzą się na takie traktowanie Ujgurów przez Chińczyków i że będą przeciwko temu protestować, prawda? Tak, jeszcze mają dodatkowo małych koalicjantów liberalnych, którzy też są na prawa człowieka szczególnie wyczuleni, w związku z tym to dodatkowo. Ale ten poprzedni rząd, nazwijmy go centrolewicowy, tam kilka partii w nim było, pracował nad tym, otworzeniem takiej placówki, czy nad zezwoleniem Tajwańczykom, żeby otworzyli, ale jednocześnie wtedy te stosunki chińsko-litewskie były zupełnie na innym poziomie. A tu wybuchło kilka rzeczy naraz, właśnie ta rezolucja i jeszcze konserwatywny rząd wystąpił z takiego projektu infrastrukturalno-ekonomicznego 17 plus 1, czyli Chiny sobie rozmawiają na poziomie prezydentów, premierów, z prezydentami lub premierami 17 państw Europy Środkowo-Wschodniej. 12 z nich należy do Unii Europejskiej, 5 nie należy, ale kandydują. To są państwa Bałkanów Zachodnich i nagle Litwa powiedziała, nie, my już w tym nie chcemy. To jest być może bardzo ważna decyzja, bo to miała być platforma obecności Chin nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale w ogóle takie stopa między drzwi, jeśli chodzi o Europę. Nie żeby Chińczycy musieli tam w stopę w te drzwi wsadzać, bo jest wiele państw Europy Zachodniej, które z przyjemnością przyjmie inwestycje, pieniądze i w ogóle wszystko z Chin, prawda? Otwarcie tego rynku jest bardzo nęcące dla wielu państw. Tym niemniej zachowanie Litwy budzi, no w niektórych stolicach powiedziałbym nawet podziw, w niektórych stolicach zaniepokojenie, zwłaszcza w Pekinie budzi zaniepokojenie. To jest pierwszy raz, kiedy w europejskim państwie pojawi się po prostu ambasada Tajwanu. Wszystkie inne przedstawicielstwa mają w nazwie Tajpej, tak? Tak, ja nawet tutaj mam ze sobą list, bo dostaję co pewien czas z przedstawicielstwa w Warszawie. To się nazywa biuro przedstawicielskie Taipei Representative Office. Pokazuję ci, widzisz. Widzę. Właśnie dzisiaj z redakcji wziąłem. Najczęściej tak się nazywają. Wcześniej to przedstawicielstwo miało jeszcze tam kulturę i gospodarkę, ale cały czas Taipei. Na przykład w tej Rydze, o której wspomniałem, to się nazywa Misja Taipei. Natomiast słowa Tajwan nikt się nie odważył używać, bo po prostu Chińczycy uważają, że jest to część ich państwa. To wszystko się jeszcze dzieje w takich okolicznościach świątecznych w Chinach. 1 lipca były wielkie obchody stulecia Komunistycznej Partii Chin i przewodniczący Xi Jinping przypomniał wtedy, że jego celem jest zjednoczenie wszystkich ziem ojczyzny. A chwilę potem malutka Litwa startuje z otwieraniem przedstawicielstwa z nazwą Tajwan. Czyli brzmi to w tym świątecznym dla Pekinu okresie szczególnie prowokacyjnie. I takich określeń zresztą prasa rządowa, prasa komunistyczna pekińska, także ta anglojęzyczna używa. Prowokacja, skandal, no i chodzenie na pasku Ameryki. Bo tutaj pewnie ten element jest szalenie istotny, że to jest, tutaj Litwa trochę występuje jako taki model testowy dla nowych stosunków z Tajwanem, z wielkim poparciem Ameryki. Znaczy Chińczycy słusznie wskazują, że Amerykanie to popierają, co nie znaczy, że Litwa jest ubezwłasnowolniona i tak jak powiedziałem, idzie na pasku Waszyngtonu. Pomoc ze strony administracji Bidena jest, ale Litwa, która jest małym państwem, ostatnio dostaje chyba codziennie jakiś telefon od wpływowego polityka amerykańskiego, a to sekretarz
stanu Blinken dzwoni, dziękuję bardzo Litwie za to, że w ten sposób się do daty pełno odeszły, a tam następnego dnia dzwoni szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Robert Menendez i też używa jakichś fantastycznych słów pod adresem Litwy, że to jest jakaś złota demokracja, przykład dla wszystkich. Dodatkowo Litwa na tym zyskuje poparcie Ameryki w innych sprawach, choćby białoruskich, jako miejsce, jak wiadomo, Wilno jest siedzibą głównej przywódczyni opozycji. W związku z tym, plus jeszcze jakieś inne rzeczy. Wychodzi jakby z cienia. No niewielkie państwo dla Ameryki nagle staje się ważnym graczem, więc zyski z punktu widzenia Litwy są duże. Także dlatego, że wisi pewne niebezpieczeństwo, które się pewnie nie spełni, ale gdzieś w tyle głowy to trzeba mieć. Na flance wschodniej, jak wiadomo, udało się umieścić kilka batalionów natowskich. Akurat ten na Litwie jest pod przywództwem Niemiec. Niemcy po raz pierwszy odważyły się zrobić coś, co się nie podoba Moskwie. Na terenach, które one uważają za w jakimś sensie swoje, bo postradzieckie, Niemcy wysyłają tam swoich żołnierzy. I opór przeciwko temu w lewicy niemieckiej jest bardzo duży. Część współrządzącej teraz, a być może rządzącej całkiem niedługo, znaczy mający już pierwsze miejsce w rządzie partii SPD, ta część, która jest skupiona wokół... W sondażach przedwyborczych tak, jeszcze. Tak, tak, tak. Ta część, która cały czas podziwia byłego kanclerza Gerharda Schrödera, oni chcieliby te wojska wycofać. A partia postkomunistyczna Die Linke mówi to wprost w swoim programie wyborczym, a być może będzie partnerem koalicyjnym. Także ja nie sądzę, żeby Niemcy tak szybko dokonały takiego zwrotu, ale to będzie się sączyło. Także Litwie jest potrzebne jeszcze większe wsparcie Ameryki, jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa. Ona dostaje też wsparcie, jest list przewodniczących parlamentu czy parlamentarzystów z różnych krajów, również z Wielkiej Brytanii, z krajów zachodnich. To wszystko sprawia, że Litwa ma rzeczywiście bardzo dobry moment w tej chwili dyplomatycznie, prawda? O ile toczy się również przy pomocy polskiej opozycji bardzo gwałtowna debata na temat traktowania migrantów wysyłanych przez Łukaszenkę do Unii Europejskiej, to na Litwie można powiedzieć, że takiej debaty chyba w ogóle nie było, prawda? To znaczy tam opozycja była zgodna z rządem. No, to byłoby zbyt daleko posunięte uogólnienie. Walka partyjna trwa i się wykorzystuje różne elementy, ale ponieważ ten napływ imigrantów jest tak duży, to już to przycicha. To znaczy, to jest tak poważny problem dla Litwy, że ci, którzy są odpowiedzialni, jak większość polityków litewskich mimo wszystko jest odpowiedzialna, to rozumie, że tego tak nie można wykorzystać wewnętrznej walce, bo jeżeli tych imigrantów Łukaszenko podesłał 10 razy więcej niż teraz, a przy to bez trudu będzie można zrobić, to już jest ciężar nie do udźwignięcia dla Litwy. To już może wywołać jakieś wielkie niepokoje społeczne. A poza tym to jest też problem, bo oni będą chcieli ruszyć dalej, prawda? Wspomniałeś o takiej konkurencji, powiedziałbym, dotyczącej Tajwanu między państwami bałtyckimi. Litwa ma stosunkowo luźne związki gospodarcze z Chinami, natomiast rozwija stosunki z Tajwanem, prawda? Oni mają tam, oprócz przedstawicielstwa, mają dosyć dużą obecność inwestycyjną, jakieś fabryki mikroprocesorów, zwłaszcza technologii wysokich. Dla Litwy może też po prostu opłacać się od strony gospodarczej związanie z Tajwanem. No tak, a Tajwan kusi w ten sposób. Jak prawie wszystkie państwa naszego regionu, Litwa niewiele eksportuje do Chin, także eksporterzy dosyć łatwo się godzą z tym, że Pekin blokuje. Co prawda tam Konfederacja Przemysłowców troszeczkę pokrzykuje, że to może było przesadne, ale wiadomo, że akurat dla eksporterów bardzo łatwo będzie ten towar gdzie indziej sprzedać. I podobnie jak wszystkie państwa regionu, dużo jest natomiast eksport z Chin na Litwę, ale to jest większy problem dla Chin, prawda? A w każdym razie nie mniejszy niż dla odbiorców na Litwie. Ja tylko tutaj uzupełnię, że ten ambasador litewski to chyba cały czas jeszcze jest w Pekinie, mimo że był wyproszony, już Pekin mówił, że... To są ciągle zapowiedzi, ale twoim zdaniem... Ale chińskiego w Wilnie nie ma. Mhm.
Czy dojdzie do zerwania relacji? Bo realnie rzecz biorąc, taka potencjalnie możliwość istnieje. Zerwanie relacji to następuje wtedy, kiedy Litwa, czy jakiekolwiek inne państwo uznaje po prostu Tajwan za normalne państwo. Takich krajów na świecie jest 14 w tej chwili. I to są państwa raczej takie jak Tuwalu, Palau, czy Nikaragua, czy Belize. No i Watykan tutaj taki jest wyjątek. Takich państw było w przeszłości więcej, no ale Chiny im są mocniejsze gospodarczo, tym łatwiej im wywierać nacisk. Kiedyś w Afryce było dużo takich państw, które uznawały Tajwan. Czasami zmieniały, bo ktoś tam, jedna ze stron coś tam zafundowała, to stadion czy coś innego. I niektóre nawet dokonywały paru zmian. Chyba taki najbardziej spektakularny przypadek to był bodajże w 2006 roku. Premier Tajwanu wsiadał do samolotu do N'Djameny na zaprzysiężenie, już nie wiem, które, Idrisa Debiego. I w samolocie się dowiedział, że właśnie Czad uznał Pekin, że to teraz utrzymuje stosunki z Chińską Republiką Ludową, więc on już nie ma gdzie wylądować i musiał zawrócić, biedaczek. Także no, Chińczycy odnieśli na tym polu takiego przekupywania, no bo tak to trzeba nazwać, wielki sukces. Znaczy nie twierdzę, że przekupili Watykan. Watykan tu jest troszeczkę na innej zasadzie w tej grupie państw. Mówiliśmy o tym, że dobrą prasę ma Litwa w tej chwili, no Ameryka nie ma najlepszej prasy. I ten sponsor Litwy, polityczny sponsor, na razie retoryczny, w nijak inaczej to się nie przepisuje, no poza oczywiście tym, co wspomniałeś, obecnością amerykańską czy natowską na wschodniej flance, ale to na Litwę może wpłynąć, to, że no, Stany Zjednoczone w opinii wielu państw stają się coraz mniej, nie wiem, czy wiarygodnym to jest odpowiednie słowo, ale no, krajem, na który nie w każdej dziedzinie można liczyć. No pewnie tyle głowy wszyscy to mają, czy można liczyć, natomiast no, na kogo można postawić w sprawach bezpieczeństwa? No przepraszam, co na Niemcy mają postawić? Które chcą rozwiązywać, nie właśnie, czy lewica najchętniej by rozwiązała Bundeswehrę, a w każdym razie bardzo ograniczyła wydatki. Jest bardzo pacyfistyczna, taka kochająca wszystkich. Może zieloni, przynajmniej jakie są u tej władzy na scenie federalnej, to bardziej rozumieją, o dziwo, bo to partia kiedyś pacyfistyczna, bardziej rozumieją te różne zagrożenia, ale... Czy postawiłbyś na obronę ze strony niemieckiej, jak Amerykanie by się naprawdę wycofali z Europy? Ja na szczęście nie muszę odpowiadać na pytania. Dziękuję ci bardzo. Jerzy Haszczyński był gościem raportu o stali świata, redaktor działu zagranicznego Rzeczpospolitej, były korespondent tej gazety w Wilnie. Dziękuję ci. Dziękuję. Серсунком мангитара щенера Ту пермайр паскутине мен дискуре апланко мана Норса примаре тик сено са шейда сирик си те тушара Ту шейта пеш минуте пали кей са клауси мейс галора
To litewscy artyści Jessica Shai i Justinas Jarutis w utworze Sierpień. A teraz spojrzymy na świat z boku. Grzegorz Dobiecki, dziś o uchodźcach, hipokryzji, o tym, co nas zapewne czeka w najbliższych tygodniach i miesiącach. Na lotnisku w Kabulu rozgrywają się uchodźcze dramaty, ale to nie jest kryzys migracyjny. Kryzys migracyjny zaczyna się za murem lotniska, dostępnego tylko dla nielicznych. Rozleje się stamtąd daleko za afgańskie granice, a wolny świat swoje granice zamknie. Imperatyw moralny każe dać schronienie tysiącom współpracowników. To nie mało, tyle że to jest pomoc korporacyjna. Nakaz zadośćuczynienia za polityczne błędy, który nie sięga wymiaru humanitarnego. Zaś tam, dokąd nie sięga, będą już mury, zasieki i uzbrojone straże. Co najwyżej pomoc humanitarna w postaci drutu kolczastego, jak Ukraina nazwała swój dar dla Litwy. Zachód nie przyjmie za dewizę, nigdy nie przyjął pamiętnej odezwy Angeli Merkel do Syryjczyków, tego równie serdecznego, co nieodpowiedzialnego damy radę. Nową, odpowiedzialną politykę migracyjną streszcza hasło pożyczone od Kamali Harris. Nie przyjeżdżajcie. Może zresztą to ona znalazła je w Europie. Istotą działania, czy prędzej zorganizowanej bierności, stało się powstrzymywanie i odpychanie, jak kiedyś w amerykańskiej doktrynie walki ze światowymi wpływami komunizmu. Sposoby Orbana i Salviniego uchodziły za podłe, aż zamieniły się w słuszne, gdy uciekał się do nich Frontex, stróż unijnych granic. Okrutny australijski patent izolowania imigrantów na odludnych wyspach Duńczycy gotowi byli wykorzystać koło siebie, ale to ryzykownie blisko, więc wespół z Brytyjczykami szukają odpowiednich wysp koło Afryki. Mogą być nawet na lądzie. Libijskie obozy selekcyjne dla kandydatów do azylu w Europie stały się targiem niewolników. Gdzie indziej zły sąsiad, agresor hybrydowy, zostaje obdarowany pasem ziemi niczyjej, żeby już dalej nie mógł wpychać niepożądanych przybyszy. Francuscy pogranicznicy zawracają takich ludzi do Włoch, tylko nieraz dobry Samarytanin przeprowadzi bezpiecznie przez Alpy. Za co spotyka go kara? Cóż, że w końcu uchylona. Grecy, Włosi i Hiszpanie, przeganiający dziurawe łodzie pod południowy i wschodni brzeg, są w dobrym prawie. Północ Mare Nostrum należy do nich. Nie bronią cywilizacji przed barbarzyńcami, gdzieżby. Jedynie wypełniają obowiązek ochrony granic. Nikt im nie zarzuci inspiracji czerpanej z obozu świętych, wyklętej powieści Jeana Raspaja, który gardził tchórzostwem okazywanym także wobec słabych. A że słabi słabną coraz bardziej w matnie opresji i wojny, nędzy i głodu, morderczego klimatu, albo jak w Erytrei czy Jemenie, wszystkich tych nieszczęść naraz, to są argumenty kruche w porównaniu z betonowymi racjami tych, co mają zatrzymać migracyjną falę. Fala, określenie dehumanizuje, zgoda. Trudno mu jednak odmówić trafności. Oddaje dynamikę i żywiołowość fenomenu, nawet jeśli bywa on sterowany z Ankary. Erdoğan odczłowiecza migrantów czynem, słowem również, powiadając, że Turcja nie będzie ich europejskim magazynem. Unijni liderzy nie dają się przelicytować. Nie tak dawno rozważali możliwość ludzkiego frachtu i utworzenia morskich platform przeładunkowych. A Marine Le Pen sugeruje cynicznie, za to bez hipokryzji, że z imigrantami jest jak z turbinami wiatrowymi. Niby wszyscy są za, ale nikt ich nie chce blisko swojego domu. Raport o stanie świata to Państwa program. Powstaje dzięki wsparciu finansowemu patronów. Zwłaszcza w takim momencie, kiedy na świecie dzieją się rzeczy ważne, niepokojące, a czasem przerażające, Państwa ofiarność i wiara w sens naszej pracy są dla nas bezcenne. Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków.
Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to ArtRage.pl. Książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania Termal i Ski w Białce Tatrzańskiej z nowoczesnym centrum konferencyjnym. Firma doradcza Crido. Kantory Kanga, sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Magda Kras-Goszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach, www.miłomibeauty.pl. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białegostoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer. Galmet, polskie pompy ciepła. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Niemcy ogłaszają, że zwrócą Nigerii zgrabione w czasach kolonialnych artefakty, tak zwane brązy z Beninu. W samej Nigerii trwa jednak spór o to, gdzie powinny one trafić. Sprawa dzieł sztuki wywołuje wiele zainteresowania zarówno na Zachodzie, jak i w Afryce. Mieszkańcy krajów afrykańskich od wielu lat domagają się powrotu artefaktów. Dotychczas jednak świat ich nie słuchał, albo może nie chciał słuchać. Czy teraz to się zmienia? I czy za gestami dobrej woli pójdą konkretne działania? Relacja Adriana Bąka. Donc c'est tellement pressé, je suis venu récupérer les biens volés de l'Afrique. Ces biens qui ont été volés sous la colonisation. Paryż, Muzeum Quebron Lee, otwarte przez Jacques'a Chiraca, wówczas już prezydenta Francji w 2006 roku. Do muzeum wchodzi Emery Diabanza, kongijski aktywista. Zmierza w stronę ekspozycji, zawierającej m.in. XIX-wieczną drewnianą afrykańską figurkę. Gdy do niej dociera, demontuje ją, nie bez trudu, z podtrzymującej postawy, po czym bierze w ręce i jak gdyby nigdy nic kieruje się w stronę wyjścia. W międzyczasie tłumacząc co i dlaczego robi. Nikt go nie zatrzymuje.
Wszystko transmitowane jest na żywo w internecie. Akcję Diabanzy śledzi coraz więcej osób. Emery Diabanza twierdzi, że nie robi nic złego. Po prostu przyszedł po to, co się jemu i mieszkańcom jego kraju należało. Tak mówi. Ostatecznie zostaje zatrzymany przez ochronę, ale dopiero przy wyjściu, po kilku minutach. Później Diabanza zostanie jeszcze ukarany potężną grzywną. Nie pierwszy raz zresztą. Podobne kradzieże na żywo transmitował już wcześniej. Kongijski aktywista ma wielu krytyków, ale ma też wielu zwolenników, którzy z chęcią składają się na jego grzywny. We wspomnianym Muzeum Quai-Branly w Paryżu znajduje się wiele dzieł sztuki pochodzących z dawnej Republiki Beninu. To tak zwane brązy z Beninu. Niezwykle cenne figurki pochodzące z dawnego królestwa Beninu, znajdującego się dziś na terenie Nigerii. Wbrew nazwie, wiele z nich zostało wykonanych z mosiądzu. To przede wszystkim odwzorowania głów należących do królów i lokalnych bohaterów, albo płytki dokumentujące ważne wydarzenia historyczne. Poza Afryką subsaharyjską znajduje się od 90 do 95% artefaktów pochodzących z epoki kolonialnej. Wiele z nich znalazło swoje miejsce właśnie w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych. De troubles qui vont au-delà. Tout va bien? W 2017 roku podczas wizyty w stolicy Burkina Faso Ouagadougou prezydent Emmanuel Macron w przemówieniu do studentów powiedział, że jednym z jego priorytetów jest zwrot Afryce ich skarbów kultury. Afrykańskie dziedzictwo kulturowe powinno być pokazywane w Paryżu, ale także w Dakarze, Lagos czy w Kotonu. To będzie jeden z moich priorytetów. Chcę, żeby za 5 lat zostały spełnione warunki, aby przywrócić afrykańskie dziedzictwo Afryce, mówił prezydent. W poprzednim roku francuski parlament przegłosował nowe prawo zezwalające na zwrot dzieł do ich krajów pochodzenia. Do Republiki Beninu mają wkrótce wrócić skarby z królewskich pałaców w Abomey, ówczesnej stolicy tego kraju, w tym zagrabione w 1892 roku posągi i tron królewski. Barnaby Phillips to wieloletni dziennikarz BBC i korespondent tej stacji w Afryce, a także autor książki Łup, Wielka Brytania i brązy z Beninu, która ukazała się w marcu tego roku. Phillips mówi mi, że sprawa brązów z Beninu to niezwykle ważny moment w historii świata. Myślę, że znaleźliśmy się w momencie przełomowym, w momencie, w którym po raz pierwszy za słowami mogą pójść konkretne działania. Zachodnie muzea czują coraz większą presję na zwrot dzieł sztuki. Jest im coraz trudniej znaleźć moralne uzasadnienie przetrzymywania artefaktów zagrabionych w czasach kolonialnych. Argumenty, którymi posługiwali się jeszcze 20 lat temu, dziś już nie działają. Dziś trzeba już stawić temu czoło. Czoło stawiają m.in. Niemcy. Przełomową można nazwać decyzję parlamentu niemieckiego, która zakłada, że w przyszłym roku Niemcy mają zacząć proces zwrotu Nigerii wielu rzeźb, w tym właśnie słynnych brązów z Beninu, zrabowanych w XIX wieku. Kilka miesięcy temu niemiecki rząd osiągnął porozumienie w tej sprawie, które nazwał punktem zwrotnym w podejściu do historii kolonialnej. Tak wówczas mówiła Monika Grütters, minister kultury Niemiec. Niemcy przyspieszyły proces rozliczania się za swoją kolonialną przeszłość. Dzieje się o wiele więcej niż wcześniej. Przez długi czas można powiedzieć, że była pewna biała plama w naszej kulturze pamięci, ale teraz bierzemy się za to na poważnie i rozpoczynamy dialog. Mając na względzie historyczną i moralną odpowiedzialność oraz z szacunku do innych kultur, liczymy na zrozumienie i pojednanie. Takie słowa z ust Europejczyków były w Nigerii długo wyczekiwane, między innymi w nigeryjskim stanie Edo, gdzie rozpoczyna się właśnie budowa Muzeum Sztuki Zachodnioafrykańskiej. Ma ono być jednym z największych i najbardziej nowoczesnych na całym kontynencie. Zostanie zbudowane w stolicy Edo w Benin City. Profesor Sylwester Ogbechi, dziś wykładowca na Uniwersytecie w Santa Barbara w Kalifornii, pochodzi ze stanu Edo i przekonuje, że powrót tych dzieł do miejsca ich pochodzenia jest konieczny. The museum in Benin
Muzeum w mieście Benin ma służyć nie tylko prezentacji brązów. One są ważne, ale odwracają uwagę od szerszego kontekstu i dziedzictwa kulturalnego. Jeśli chcesz zrozumieć historię brązów z Beninu, musisz umieścić je właśnie w tym szerszym kontekście, kontekście całej kultury Królestwa Beninu. Tego zachodnie muzea nie robią. Nie potrafią pokazać rzeczywistego przeznaczenia artefaktów, jaką rolę odgrywały w przeszłości. To jest trochę tak, jakby patrzeć na jednego buta i starać się odtworzyć z niego całego człowieka, żeby o nim opowiedzieć. It's like looking at one shoe and trying to reconstruct the human being who was wearing it. Tymczasem w najbardziej zainteresowanym zwrotem brązów z Beninu, nigeryjskim stanie Edo, nastroje są dalekie od celebracji. Trwa tam bowiem coraz bardziej gorąca dyskusja, do której placówki powinny one trafić. Czy do budowanego Muzeum Sztuki Zachodnioafrykańskiej w Benin City, a może do już istniejącego muzeum przylegającego do pałacu lokalnego króla Beninu w tym samym mieście. Niedawno lokalny władca Ewari II wezwał wszystkich mieszkańców na nadzwyczajne spotkanie i zapowiedział, że zrobi wszystko, żeby brązy z Beninu trafiły we właściwe miejsce, czyli do jego pałacu. Mówi Barnaby Phillips. Oba Beninu, czyli władca Beninu, jest potomkiem wielkiego króla Beninu. On ma duży autorytet moralny wśród społeczeństwa, ale mamy też władzę stanu Edo na czele z gubernatorem, który sprawuje urząd polityczny. Ich wizje są sprzeczne. Gubernator ma wizję wielkiego muzeum, w którym dominującą rolę będą spełniać właśnie brązy z Beninu. Ten projekt ma duże poparcie międzynarodowe. Teraz więc zrobiło się duże zamieszanie. Obie strony nie potrafią się dogadać, nie ma między nimi zaufania. Dyskusja na temat przynależności brązów z Beninu może spowolnić proces zwrotu artefaktów. Jest właściwie wizerunkowym strzałem w stopę. Ale pokazuje też coś więcej. Jest to bowiem w pewnym sensie starcie starego systemu, reprezentowanego przez króla Beninu, z nowym podejściem, które reprezentuje gubernator stanu Edo, Goodwin Obaseki. To, które podejście wygra, może warunkować dalszą przyszłość artefaktów. Kraje Europy przez długi czas argumentowały, że jednym z powodów, dla których tak niechętnie rozmawiają o zwrocie dzieł sztuki, jest obawa przed tym, że instytucje afrykańskie mogą nie być w stanie zapewnić wystarczającego bezpieczeństwa zbiorom i wskazywały na przykłady kradzieży czy dewastacji dzieł sztuki. Profesor Sylwester Ogbeci twierdzi jednak, że takie myślenie jest nieuprawnione, bez względu na to, w jakim stopniu kraje afrykańskie są gotowe na przyjęcie zgrabionych dzieł sztuki. That has always been the argument that if you send the artworks back to Africa, they will be stolen or something or the other will happen. Taki argument padał zawsze, że jeśli artefakty wrócą do Afryki, zostaną rozkradzione, że na pewno coś się z nimi stanie. Ale przecież o ironię, te właśnie artefakty zostały najpierw ukradzione Afryce. Przecież to Zachód je najpierw ukradł, przez co doprowadził do sytuacji, w jakiej dzisiaj jesteśmy. Profesor Ogbeci dodaje, że w ostatnich latach w krajach afrykańskich powstało także wiele nowoczesnych placówek muzealnych, które spełniają najwyższe standardy światowe. Mówi się w tym kontekście m.in. o Dakarskim Muzeum Czarnych Cywilizacji albo Muzeum Narodowym w Kinszasie. W krajach afrykańskich rośnie nowe pokolenie muzealników i ekspertów, którzy chcą opowiadać historię z pierwszej, a nie z drugiej ręki. Nie znaczy to jednak, że spór dotyczący miejsca powrotu brązów z Beninu nie jest symptomatyczny, bo jak twierdzi profesor Ogbeci, kraje afrykańskie, w tym Nigeria, wciąż mają wiele do zrobienia. The general poverty of many African countries has made culture, a very low issue on the investment scale. Bieda w wielu krajach afrykańskich sprawia, że nie traktują one wciąż kultury jako ważnej dziedziny życia, w którą warto inwestować pieniądze. Państwa wciąż borykają się z problemami finansowymi i łatają dziury, na przykład jeśli chodzi o dofinansowanie w zakresie infrastruktury. Tak czy inaczej, marginalizacja znaczenia kultury to błędne podejście, bo hamujące rozwój. Jeśli chcesz na przykład przeprowadzić rewitalizację miasta, musisz inwestować w kulturę. Na kulturze można zbudować ekonomię, jeśli wiesz, jak to zrobić.
you can build a whole modern economy around the cultural economy, in essence, if you know what you're doing. Ale tak zwany Zachód także nie odrobił jeszcze pełnej lekcji z przeszłości. Jak mówi profesor Jürgen Zimmerer z Uniwersytetu w Hamburgu, decyzja Niemiec o zwrocie kilkudziesięciu artefaktów to dopiero początek. Wiele niemieckich muzeów etnologicznych, mimo rosnącej presji ze strony polityków, wciąż z trudem przyjmuje informacje o postępach w procesie zwrotu dzieł sztuki. Przykładem może być jedno z największych muzeów w Niemczech, otwarte niedawno berlińskie Forum Humboldtów. The founding directors and the politicians were ignoring the colonial legacy. Pierwsi dyrektorzy Forum Humboldtów i politycy początkowo ignorowali dziedzictwo kolonialne kolekcji znajdujących się w muzeum. Odrzucali ideę restytucji dóbr kultury przez bardzo długi czas, właściwie bez uzasadnienia. Dopiero gdy presja narastała, niektórzy z nich zmienili swoje stanowisko. Ale nie zrobili tego z własnej i nieprzymuszonej woli. Zdecydowała presja publiczna. I dopiero wtedy ogłosili, że mogą zwrócić małą część zbiorów, przy których już nie mogą dłużej obstawać i ich bronić. Według profesora Jürgena Zimmerera Europa, a szerzej tak zwany Zachód, poza gestami dobrej woli, jak ten ze strony niemieckiej dotyczący zwrotu części artefaktów, choć wciąż nie wiadomo których i ilu, musi wykorzenić myślenie kolonialne, które ciągle jest obecne w głowach wielu. Między innymi tych, którzy odpowiadają za placówki muzealne. Ciągle mamy tendencję do romantyzowania kolonializmu. Przyznajemy, że to były złe czasy w dziejach. Ale zamiast myśleć, że w czasach kolonialnych dochodziło do aktów przemocy, musimy sobie zdać sprawę, że kolonializm sam w sobie był aktem przemocy. Że była to zbrodnia przeciwko ludzkości. Musimy też zdemontować całą europejską narrację o progresie przez nas dokonanym w ostatnich kilkuset latach. Lubimy uważać się za światłych ludzi, którzy dbają o prawa człowieka, ale kompletnie ignorujemy fakt, że to tylko jedna strona medalu. Druga to kolonialne czystki etniczne, ludobójstwa, trzymanie w niewoli i wykorzystywanie ludzi. Przykład Nigerii i dyskusji o przynależności brązów z Beninu może spowolnić proces ich zwrotu, ale nie zatrzyma zmieniającego się myślenia i podejścia wielu Afrykańczyków do własnej spuścizny i trudnej historii. Historii, którą mieszkańcy krajów kolonizowanych i dawni kolonizatorzy muszą opowiadać wspólnie, jednym głosem. Dziś chcieliby to już jednak robić nie tylko w muzeach w Berlinie, Londynie czy Nowym Jorku, ale także w Benin City, w Dakarze czy w Kinszasie. Dla raportu o stanie świata Adrian Bąk. Trwają Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio, startują w nich 162 ekipy z całego świata i rekordowa liczba zawodników, ponad 4400, w tym 89 sportowców z Polski. Paraolimpiada, podobnie jak wcześniejsze zawody sportowców pełnosprawnych, odbywa się w reżimie pandemicznym, czyli bez kibiców, ale towarzyszy jej duże zainteresowanie mediów. Warto pamiętać, że Japończycy wystawili ponad 2100 zawodników, absolutny rekord w historii paraolimpizmu. Czym jest sport osób niepełnosprawnych? O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem, a jest nim pan Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, były sportowiec, a obecnie trener narciarstwa alpejskiego. Jest z nami w Tokio. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Czym jest sport paraolimpijski? No, jest już, można powiedzieć, wydarzeniem medialnym, tak jak pan redaktor zauważył, mamy olbrzymie zainteresowanie mediów przy okazji tegorocznej edycji Igrzysk Paraolimpijskich. To sytuacja, która nie miała jeszcze miejsca, tak szeroko komentowane te zawody sportowe. W zasadzie nie ma dzisiaj telewizji, radia czy jakiegoś innego portalu informacyjnego, na którym nie można byłoby znaleźć informacji na temat igrzysk, nie wspominając już o mediach społecznościowych, w których po prostu dosłownie gotują się informacje na temat tego, co ma miejsce w Tokio. W tej chwili mamy 22 dyscypliny są reprezentowane w Tokio. To jest też chyba rekordowa liczba, ale nie zawsze tak było, prawda?
22 dyscypliny są rozgrywane w ogóle, a Polska reprezentuje 12 sportów, od lekkiej atletyki po parabadminton, i ta lekkoatletyka to największa grupa, no ale mamy tam jeszcze kajakarstwo, wioślarstwo, szermierkę na wózkach, pływanie, strzelectwo, kolarstwo i inne sporty. Wszystkie te szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego czy na różnych profilach w mediach społecznościowych. Natomiast sport paraolimpijski w dobie współczesnego świata, kiedy mieliśmy tuż przed igrzyskami taką kampanię międzynarodową We the 15, która mówiła o tym, że na świecie 15% społeczeństwa to osoby z niepełnosprawnościami. My też włączyliśmy się w tę akcję i niektórzy pewnie zauważyli, że w jednym dniu Pałac Kultury i Nauki podświetlony był na fioletowo. To była robota Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, bo ten fioletowy kolor symbolizuje właśnie niepełnosprawność. A Igrzyska Paraolimpijskie to jest wierzchołek góry lodowej, bo to jest sport dla osób z niepełnosprawnościami, który jest absolutnie profesjonalny. To jest sport, który wymaga wieloletnich przygotowań po to, żeby móc wystartować w samych igrzyskach. Już jest to potrzebne, żeby zdobyć to minimum kwalifikacyjne, a po to, żeby walczyć w ogóle o medal, to jest czasami tak samo ciężki trening jak olimpijczyków. To są wieloletnie treningi, całe sztaby, które za tym stoją, przygotowań. To już nie wystarczy trener, który wie, jak technicznie poprowadzić zawodnika poprzez jakiś sport, ale jest potrzebny oczywiście fizjoterapeuta, to jest pewien standard, dietetyk, fizjolog, biomechanik, no, są potrzebni technicy. To, co w danym sporcie jest potrzebne, żeby uzyskać jakieś maksimum w sporcie olimpijskim, tak samo przenosi się na paraolimpijski. Od kiedy w zasadzie można mówić o profesjonalizacji sportu paraolimpijskiego czy sportu osób niepełnosprawnych? No bo przecież nie zawsze tak było, prawda? Kiedy zaczynały się zawody osób niepełnosprawnych, to na początku nie było to traktowane podobnie jak teraz. Teraz mamy zainteresowanie kibiców, mamy zainteresowanie polityków, mamy zainteresowanie mediów, mamy zainteresowanie sponsorów. A od kiedy można mówić o jakimś przełomie? Na pewno Igrzyska Paraolimpijskie są wydarzeniem przede wszystkim sportowym, ale na samym początku było to przede wszystkim wydarzenie społeczne. Było to pewne przełamanie bariery. W 1960 roku Sir Ludwig Gutmann, który urodził się w Toszku koło Gliwic, jak już osiadł w Wielkiej Brytanii, to tam rozpoczął nowatorską jakby szkołę rehabilitacji, która zaczęła wykorzystywać sport u tych osób, które po II wojnie światowej w jakiś sposób miały uszkodzony rdzeń kręgowy. Tak się to wszystko zaczęło i rzeczywiście na początku te pierwsze igrzyska przypominały, ale umówmy się, pierwsze igrzyska olimpijskie też nie wyglądały jakoś super profesjonalnie, bo to był początek, początki zawsze są słabe. Myślę, że mniej więcej Barcelona, może Seul, ale na pewno Barcelona jest takim momentem w 92 roku, kiedy mamy tę samą wioskę olimpijską, mamy te same obiekty sportowe, mamy igrzyska tuż po igrzyskach olimpijskich i to jest taki moment przełomowy z wielu różnych względów, a jakby popatrzeć nawet na dorobek medalowy reprezentacji Polski, to właśnie tam się zmieniło. Dużo mniej medali niż uczestników. Po prostu dokonała się mocna transformacja w latach 80. i w 92 roku mocno to wybuchło. Natomiast to też nie w każdym sporcie przebiegało tak samo, bo już w 80. latach i w 70. w niektórych dyscyplinach trzeba było się trochę napracować i namęczyć, żeby zrobić rezultat sportowy, bo nie chciałbym urazić tych zawodników, którzy kiedyś startowali, a teraz słuchają. Natomiast kiedyś różnice pomiędzy tymi zawodnikami, którzy stają na podium, wynosiły, zupełnie były większe. Dzisiaj zawodnicy walczą o setne sekundy, dzisiaj zawodnicy walczą o centymetr, jeśli chodzi o konkurencje, powiedzmy, rzutowe, czy skok, czy w dal, wzwyż, więc to pokazuje, że właśnie to pokazuje ten profesjonalizm, bo jeśli mamy te wyniki na szczycie bardzo do siebie zbliżone, no to mówimy o tym, że każdy z tych zawodników w jakiś sposób wypracował, wytrenował swój organizm do absolutnych granic możliwości. Pan wspomina o profesjonalizacji tego sportu. Warto pamiętać, że najlepsi sportowcy niepełnosprawni w niektórych dyscyplinach osiągają
rezultaty na poziomie sportowców absolutnie pełnosprawnych, prawda? Maciej Lepiato, skoczek wzwyż, skacze 2,22. 90% pełnosprawnych skoczków nie jest w stanie przeskoczyć poprzeczki na tym poziomie. Mamy kilka nazwisk znanych sportowców, którzy konkurują w zawodach pełnosprawnych, takich jak choćby Natalia Partyka, czy wielu innych, prawda? Czy jeszcze Patryk Ojnowski z naszej ekipy, to takie trzy nazwiska, które rzeczywiście mogą rywalizować, ale z pełnosprawnymi, natomiast tu musimy brać pod uwagę, że to spektrum niepełnosprawności jest dosyć szerokie, bo Natalia Partyka, Patryk Kojnowski czy Maciej Lepiato, można powiedzieć, że jak na ten wachlarz niepełnosprawności, to oni mają no te najmniej niepełnosprawne grupy, oni są najbardziej sprawni. Tylko tacy zawodnicy są w stanie w jakiś sposób przebijać się do sportu osób w pełni sprawnych. Mieliśmy też kiedyś taką pływaczkę australijską, która również z powodzeniem startowała w Igrzyskach Olimpijskich. I to są rzeczy absolutnie rzadkie. No, trzeba wielkiej pracy, wielkiego talentu, żeby w ogóle na Igrzyska Olimpijskie pojechać, a żeby się przebić ze sportu paraolimpijskiego, no to jest naprawdę coś niezwykłego. Natomiast mieliśmy przypadki takie jak Oskar Pistorius, który w protezach pobiegł w Londynie i to akurat jest coś, co nie powinno tak naprawdę mieć miejsca, ale z przyczyn, można powiedzieć, marketingowych to był ciekawy zabieg, bo media w czasie Igrzysk Olimpijskich zwróciły uwagę na to po raz pierwszy, że o, będą Igrzyska Paraolimpijskie i ten Londyn to był taki przełomowy, myślę, moment dla rozwoju sportu paraolimpijskiego, bo po pierwsze stadiony i inne areny były wypełnione po brzegi. Kibice Wielkiej Brytanii sami przyszli, kupili bilety. Sam brałem w tym udziału, pełniłem tam funkcję zastępcy szefa misji i to było niezwykłe przeżycie właśnie związane też z tym kontekstem i medialnym, i społecznym, i w zasadzie igrzyskami Londyn żył cały czas. Nie skończyło się to olimpijskie święto po zamknięciu wioski olimpijskiej, wręcz przeciwnie, wszyscy czekali, aż rozpocznie się to równoległe sportowe święto, czyli Igrzyska Paraolimpijskie. Poza tym media zrobiły gigantyczną rzecz. Brytyjski Channel 4 pokazał, że można sport osób z niepełnosprawnościami pokazać w sposób ciekawy, że nie musi to być nadęte, że może to być skoncentrowane na sporcie i że może też być z przymrużeniem oka i z poczuciem humoru, pokazując na przykład to, jak niewidomy skoczek w dal nie trafił w piaskownicę, bo naprowadzany przez przewodnika zszedł z tego swojego toru i to się mu nie udało, więc duże zmiany dzięki temu są pociągane, natomiast ja bym wrócił do innego wątku, do tego We The 15. Paraolimpijczycy to tylko fragment tej grupy, która stanowi 1,2 miliarda osób na świecie, to osoby z niepełnosprawnościami. I tak jak powiedział Andrew Parsons, prezes Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego, chcemy być dla tych pozostałych ludzi inspiracją. Chcemy, żeby oni wyszli z domu, żeby zwyciężyli ze swoją niepełnosprawnością, żeby się nie wstydzili tego, że powinniśmy patrzeć na tą różnorodność niepełnosprawności jako nie na słabość, tylko właśnie na siłę i spróbować zobaczyć, że mimo różnych dysfunkcji ludzie są w stanie wznosić się w tym swoim układzie funkcjonalnym, w swoich możliwości na absolutny Mount Everest. To jest taki japoński sposób patrzenia, że właśnie koncentrujemy się na profesjonalizmie. Pan zwrócił uwagę na kilka wątków. Ja jeszcze wrócę do no niestety niesławnej pamięci Oskara Pistoriusa z pozasportowych przyczyn, ale były takie przypadki. Był też niemiecki skoczek w dal, prawda? Markus Rehm, który skakał 8,40. No to 8,40 to jakby skakał pełnosprawny sportowiec, to by wygrywał olimpiady przez ostatnich kilka razy. I tu się pojawiają te dylematy związane ze sportem osób niepełnosprawnych, zwłaszcza wspieranych, to chyba dotyczy przede wszystkim osób, które mają amputowane kończyny, gdzie nie jest jasne tak naprawdę, co jest dopingiem, czy co jest jakąś nie do końca uczciwą przewagą nad innymi sportowcami. Znaczy rywalizacja właśnie w tej grupie osób, które mają amputowane podłudzia czy podudzie i stosują protezy, których technologia
w zasadzie daje lepsze parametry niż ludzkie mięśnie, ścięgna i cały aparat ruchowy w tym w obszarze. To jest zwyczajnie w świecie doping technologiczny, jeśli postawimy na starcie zawodnika w pełni sprawnego i przy użyciu tego typu protez ktoś super wytrenowany pobiegnie na 100 metrów, nie wygra, bo czas reakcji i pewne inne rzeczy, ale już na 200, na 400 metrów no, byłoby to po prostu nie fair, czy ten Markus z Niemiec odbijający się z protezy, która... No, ta technologia tej protezy daje właśnie możliwość mu tak dalekiego skoku i pewnie niedługo IPC będzie w jakiś sposób też limitować tą technologię, bo są oczywiście wprowadzane parametry, długość tej protezy czy inne rzeczy, żeby no, jednak sprowadzać to do wymiaru, który związany jest z ciałem w takim czy innym wydaniu, a nie z technologią, ale mamy rowery ręczne, mamy wózki wyścigowe, mamy na Igrzyskach Paraolimpijskich cały szereg przykładów, które no, pokazują, że niemożliwe nie istnieje i myślę, że to dlatego warto też mówić o Igrzyskach Paraolimpijskich, warto je pokazywać ze względu na to, że w tej ogólnoświatowej populacji rośnie grupa osób z niepełnosprawnościami i to jest metoda na to, żeby szybciej na pewno osiągnąć samodzielność, a w procesie rehabilitacji kluczową sprawą jest samodzielność. Często ludzie o tym zapominają. Natomiast wracając do tego wachlarza niepełnosprawności, to o czym mówiliśmy na przykładzie Natalii Partyki, to mamy z drugiej strony osoby, które są porażone czterokończynowo, mają uszkodzony rdzeń na poziomie odcinka szyjnego i tak naprawdę mają problemy z tym, żeby samodzielnie się ubrać, a mimo to stają do rywalizacji sportowej, pływają, grają w tenisa stołowego. Oczywiście mamy tu do czynienia ze zupełnie inną dynamiką, mamy do czynienia z czymś, co może nie wydaje się być tak spektakularne na pierwszy rzut oka, natomiast patrząc na to i mając świadomość, o czym rozmawiamy, czy na co patrzymy, to wysiłek takich zawodników jest jeszcze większy i nieprawdopodobny. Światowy Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski no, kładzie nacisk na to, żeby właśnie te osoby z największymi dysfunkcjami stanowiły coraz większy udział, jeśli chodzi o Igrzyska Paraolimpijskie. Dla mnie ci zawodnicy właśnie z niskich klas startowych są absolutnymi heroesami tej imprezy sportowej. Oczywiście nie umniejszając Natalii Partyki, czy Patryka Chojnowskiego, czy Maćka Lepiato, natomiast mając świadomość, jak dużo wysiłku kosztuje to tamtych ludzi, to pełen szacunek. Panie prezesie, mówiliśmy o tym, jak bardzo zmienia się ten sport. W tym sporcie jest coraz więcej pieniędzy, coraz więcej prestiżu, no i niestety również coraz więcej oszukiwania. Z przykrością, ale musimy jednak nawiązać do tej historii, która dotyczy polskich sportowców, polskich kolarzy, którzy zostali złapani na stosowaniu dopingu. Kolarze, którzy zdobyli brązowy medal w wyścigu na 4 kilometry, wyścigu kolarstwa torowego. To jest, przypuszczam, ogromny cios dla całego środowiska polskiego sportu paraolimpijskiego, prawda? Rzeczywiście zanotowaliśmy dzisiaj straszny cios, to smutek, bo to podejrzenie o zastosowanie dopingu kładzie jakiś cień na ten sport, ale to nie jest tak, że nie można tego generalizować. No to jest jakiś wyjątek od reguły. Niestety zdarzają się w sporcie paraolimpijskim również od czasu do czasu przypadki stosowania dopingu. To, co pan redaktor powiedział, chęć błyszczenia gdzieś, chęć sukcesu sportowego. Ludzie czasami próbują szukać drogi na skróty i niestety osoby z niepełnosprawnościami też są tylko ludźmi i też mają różnego rodzaju słabości. To niestety bardzo smutna dla nas informacja, ale to zawodnik decyduje o tym, co robi. To zawodnik jest odpowiedzialny i ponosi konsekwencje tego. Jeśli stosował doping, to no niestety jest to dla niego bardzo bolesne, bo to są straszne konsekwencje. Oczywiście Polski Komitet Paraolimpijski jak najbardziej neguje jakiekolwiek formy zachowań, które nie są fair play, bo fair play jest podstawą idei olimpizmu i paraolimpizmu, a naruszanie tej zasady no to jest po prostu łamanie podstawowych wartości. Jeszcze jedna uwaga przy tej okazji
A może nie przy tej, może ogólnie, bo pan powiedział, że sportowcy niepełnosprawni są takimi samymi ludźmi jak wszyscy. U ludzi, którzy oglądają sportowców niepełnosprawnych, pojawia się czasem pokusa, żeby się nad nimi użalać, żeby mówić, no patrzcie, nie ma nogi, a biegnie, jaki to biedny człowiek. Może to jest tak, że również tego typu przypadki pokazują, że sportowcy niepełnosprawni po prostu powinni być traktowani tak jak wszyscy inni sportowcy. Są tacy, którzy oszukują, są tacy, którzy w większości są uczciwi. Zdecydowana większość z nich to są ludzie, którzy pracują 24 godziny na dobę, żeby zdobyć swój medal, tak jak każdy inny sportowiec. Może to jest również pewien morał, który powinien płynąć z tej historii, a przede wszystkim z całych igrzysk. Ale tak w gruncie rzeczy mamy rozwiązania, które są identyczne. Obowiązują nas te same zasady, te same reguły gry. Nasz resort sportu stosuje również te same rozwiązania, te same stypendia. Również w przypadku naruszania tych zasad te same kary. Nie ma tutaj taryfy ulgowej, nie ma pobłażania. Natomiast patrząc na sportowców paraolimpijskich, oczywiście każdy sportowiec, który startuje na igrzyskach, ma za sobą jakąś historię, bardziej lub mniej dramatyczną. Każdy z tych ludzi wygrał w jakiś sposób walkę ze swoją niepełnosprawnością, a potem poszedł ileś kroków do przodu, bo jeszcze zmierzył się ze sportem i tam też się wspiął na tej drabinie sportowego rozwoju bardzo wysoko, bo już sam udział w igrzyskach jest no, jakby potwierdzeniem tego wysokiego poziomu sportowego. I w czasie igrzysk zawodnicy przede wszystkim chcą, żeby rozmawiać o sporcie, żeby koncentrować się na tym, co się dzieje na arenie sportowej, jak przebiegała ich rywalizacja. I to jest najbardziej istotne, natomiast użalanie się no, nie ma sensu, bo po prostu ktoś już jest osobą niepełnosprawną i nie jest w stanie w żaden sposób tego zmienić, a tu chodzi o to, żeby normalnie żyć, funkcjonować w społeczeństwie. I na pewno sport jest taką metodą, która skraca tą drogę i powoduje to, że w bardziej atrakcyjnej formie możemy się rehabilitować, bo na pewno jeśli ktoś na co dzień porusza się na wózku, a że mnie narciarstwo alpejskie jest najbliższe, bo sam je uprawiałem i byłem trenerem narciarstwa alpejskiego, to jeśli taki człowiek potem siada na monoski i przemieszcza się swobodnie po najtrudniejszych stokach świata, to na pewno na co dzień łatwiej jest mu pokonywać przeróżne bariery, które napotyka w swojej przestrzeni. Bardzo dziękuję. Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, był gościem raportu o stanie świata. Wszystkiego dobrego i wielu sukcesów w Tokio. Serdecznie dziękuję, do usłyszenia. Teraz czas na powrót z urlopu, pewnej rubryki, którą Państwo bardzo lubią. Rożek u Rosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek jest z nami, gospodarz kanału Nauka to Lubię. Wypoczęty, przewiany, witam cię serdecznie. Dzień dobry, trochę umęczony. Przewiany żaglowo. Tak, tak. Bo wiem o tym, że byłeś na żaglach i jak rozumiem jesteś gotowy do rozmów, których zadaniem jest opowiedzenie Państwu akurat dzisiaj, jak zmyślną istotą jest człowiek. Porozmawiamy dzisiaj o nanotechnologii. Co to jest w ogóle nanotechnologia? W zasadzie nanorobotyce. Nanotechnologia to jest taka dziedzina, która zajmuje się światem w skali nano, czyli w bardzo małej. Natomiast nanotechnologia, ona ma też wewnętrzne swoje podziały, bo świat w skali nano jest tak fascynujący, a równocześnie bardzo uniwersalny. No, tak samo uniwersalny jak świat w tej skali większej, w której my funkcjonujemy. Więc nanotechnologią mogą się zajmować i zajmują ci, którzy myślą nad nowymi materiałami, ci, którzy badają zależności pomiędzy na przykład atomami albo wpływ na siebie różnych wielkości, też takich, że tak powiem, z zewnątrz, z tego świata większego. Natomiast nanotechnologią zajmują się także
ci, którzy patrzą na człowieka, na układy biologiczne. I mówimy wtedy, że to jest na przykład nanomedycyna albo nanotechnologia w medycynie. To, o czym chcę dzisiaj opowiedzieć, czy to, o czym chcemy porozmawiać, to jest nanorobotyka, czyli czy jesteśmy już na tym etapie, który pojawia się od bardzo dawna w różnego rodzaju, nie wiem, filmach, opowieściach fantastyczno-naukowych, czyli na etapie tworzenia urządzeń, robotów, urządzeń, które byłyby na tyle małe, że mogłyby wnikać w nasze ciała i tam operować. Dobrze, zaraz do tego dojdziemy. Tylko Tomku, ja chciałem troszkę przy filozofii pozostać. A dlaczego małe to powinno być? Dlaczego nie może to być normalne, duże albo średnie? Dlaczego małe jest lepsze? Dlatego, że duże, a nawet średnie jest inwazyjne. Jeżeli chcemy zoperować, czy jeżeli chcemy się pozbyć na przykład guzka nowotworowego, który ma 0,1 milimetra. To jest absolutnie nie do przejścia dzisiaj. Nawet jednomilimetrowy jest nie do przejścia dzisiaj. Najpierw go musimy znaleźć, później zidentyfikować, czyli najpewniej pobrać jakąś próbkę, czy to jest aby na pewno to, co myślimy, a może to jest na przykład nieszkodliwe. Nie potrafimy dzisiaj pobierać próbek, czy robić biopsji na tak małych obiektach, a później musimy się go pozbyć. No, dzisiaj pozbywanie się to jest albo bardzo, bardzo męcząca, kłopotliwa, wyniszczająca cały organizm, na przykład chemia, albo naświetlania, równie wyniszczające i równie uciążliwe dla pacjenta, no albo operacja. Ale operacja to jest rozcięcie jakichś tkanek, rozcięcie zawsze rodzi ryzyko, że dojdzie do jakiejś infekcji, później rekonwalescencja, to jest kłopot. Gdybyśmy natomiast mieli takie urządzonko, które na przykład w naszym krwiobiegu się porusza, w sposób pasywny albo aktywny, dojdzie czy znajdzie taką komórkę albo taki zbitek komórek nowotworowych i bez rozcinania, być może nawet bez naszej świadomości, nas ludzi, którzy w środku takie urządzenia mamy, po prostu się go pozbędzie, no to znika cała długa lista problemów pośrednich i przed i po. Dobrze, przekonałeś mnie. To teraz opowiedz o tych mini robotach. Takich robotach wielkości, jak rozumiem, nie wiem, 2 milimetrów, czy o średnicy 2 milimetrów, które... Nie, to gigant. To o takich gigantach to my nie mówimy. To z punktu widzenia... Czyli tego, nie mówimy na przykład o połykaniu proszka, tylko mówimy o połykaniu czegoś, co jest jeszcze mniejsze. Mówimy o wielu różnych rzeczach. Jesteśmy na takim etapie zupełnie fascynującym, na którym tak naprawdę sky is the limit. Są technologie, są ludzie, są pomysły, także pomysły już zrealizowane, testowane na razie na zwierzętach, ale wyniki z tych testów na zwierzętach są fascynujące i po prostu w dobrym tego słowa znaczeniu, mnie przynajmniej, totalnie powalające. To są różne urządzenia. Rzeczywiście, jeżeli mówimy o połykaniu czegokolwiek, bo chyba od tego, żeśmy zaczęli kilka dni temu rozmawiając przez telefon, od informacji, która akurat przyszła z Włoch, że jeden z instytutów naukowych opracował taki system, który pozwoli w przyszłości wyrzucić do kosza wszystkie strzykawki i igły, których niestety muszą używać cukrzycy. Pomysł jest taki, żeby w trakcie operacji, no to jest jak gdyby jedyny gdzieś tutaj minus tej całej metody, człowiekowi, który cierpi z powodu cukrzycy, wszczepić w okolice jelita cienkiego coś w rodzaju takiej stacji dokującej. I to wszystko. Ponieważ później przez długi czas, no to urządzenie jest akurat testowane na świniach, ktoś, kto komu spada, spadają parametry, także w normalnym życiu powinien sobie insulinę podać właśnie w zastrzyku, po prostu połyka specjalny rodzaj takiego zasobnika, robota, coś w tym rodzaju, wielkości zwykłej tabletki. Tam odpowiednie czujniki magnetyczne spowodują, że jak ta tabletka znajdzie się w odpowiednim miejscu jelita cienkiego, to zostanie obrócona w odpowiedni sposób tak, żeby się znaleźć ścianką swoją, tą cieniutką,
żeby przylegała do ścianki jelita. A następnie urządzenie wszczepione dużo wcześniej po prostu przebije taką tabletkę i uzupełni, niemalże jak drukarka atramentowa, uzupełni poziom hormonów, które następnie przez kolejne dni, a może tygodnie, a być może nawet miesiące, będzie uwalniało, pilnując, żeby parametry życiowe osoby chorej, cierpiącej na cukrzycę, były cały czas w normie. Jak tylko uzupełni poziom hormonów, to ta tabletka, po prostu tej tabletki się pozbywamy, usuwamy ją, wydalamy ją z organizmu. Natomiast to jest tylko i wyłącznie jeden z wielu, wielu pomysłów. Mówiąc o pomysłach, nie mam na myśli koncepcji, które są napisane, rozpisane, wyrysowane na kartce, bo papier w sumie jest dość cierpliwy, więc wszystko gdzieś tam zniesie. Mówiąc o koncepcjach, mam na myśli już konkretne próby. Na potrzeby naszej rozmowy podzieliłem sobie te wszystkie informacje, które gdzieś tam i znalazłem, i śledzę, i miałem już może wcześniej, na kilka różnych kategorii. Jak sobie pomyślałem, co te roboty mogłyby robić, to na pewno diagnostyka obrazowa. I takie roboty już dzisiaj są. Niewielkie tabletki, które połyka się i dzięki temu, że mają na swoim pokładzie bardzo zaawansowane kamery, ale także na przykład oświetlenie, także urządzenia, które pozwalają im się rozglądać trochę na boki, a także mają możliwość na przykład bycia sterowanym przez zewnętrzne pole magnetyczne, są w stanie zrobić diagnostykę na przykład całego układu pokarmowego, która bez tego typu urządzeń, czy mówimy o diagnostyce, że tak powiem, delikatnie od góry czy od dołu, jest dosyć mocno kłopotliwa. Są roboty, które już dzisiaj są, roboty, które aplikują leki, które mogą aplikować leki. Są roboty, które mogą w przyszłości zastąpić antybiotyki. Jak mówisz, Tomku, są, to znaczy co? One są używane przez Narodowy Fundusz Zdrowia? One są obecne w polskich szpitalach albo w amerykańskich szpitalach? Albo nie wiem w jakich. Po prostu ludzie korzystają z tego w tej chwili? O niektórych, mówiąc są, mam na myśli projekty, które są na przykład testowane na zwierzętach. O innych, mówiąc są, na przykład o tej tabletce, która ma kamerę, mówiąc są, mam na myśli to, że one już są wykorzystywane w praktyce medycznej. Czyli już są po testach, w tym po testach na ludziach. Czy one są wykorzystywane przez nasz NFZ? Nie wiem. Natomiast wiem, że w szpitalach, przynajmniej dwóch, trzech, o których wiem na pewno, na Zachodzie, takie urządzenia są. Czy to są urządzenia bardzo drogie? To znaczy takie, których produkcja jest dostępna wyłącznie dla bardzo wyspecjalizowanych firm i dla systemów, które są w stanie takie koszty udźwignąć? Jeżeli mówimy o urządzeniach, które są testowane na zwierzętach, bardzo trudno jest powiedzieć, jaka będzie ich cena wtedy, kiedy one będą, kiedy one wejdą do praktyki medycznej na ludziach. Z całą pewnością każde urządzenie, które jest nowe, jest horrendalnie drogie. I tak było także wtedy, kiedy tworzono, budowano pierwszy tomograf, pierwszy NMR czy pierwszy tomograf PET. Pamiętam moment, w którym pierwszy duży PET właśnie, czyli tomograf pozytonowy, został wprowadzony do Polski i o tym się mówiło jako o czymś, co, i to nie było bardzo dawno temu, jako o czymś, co rzeczywiście no, jest rewolucją i rewelacją. I rzeczywiście to urządzenie takie jest. Dzisiaj PET-ów w Polsce trudno mi nawet policzyć, ale zawsze nowa technologia powoduje, że trzeba wydać dużo, dużo pieniędzy, czyli ona jest dla najbogatszych. Z czasem ona powszednieje, czy powszedniejąc tanieje. W każdej nowej technologii coś złego kryje się za rogiem. Czy w tej technologii też się coś złego kryje za rogiem? Czy przy pomocy takich mini robotów można zrobić krzywdę człowiekowi?
Masz rację, że człowiek ma nieograniczone możliwości w czynieniu dobra i nieograniczone, a niektórzy twierdzą nawet nieco większe, w czynieniu zła. Jeżeli mówimy o tych technologiach, takich, które jeszcze są testowane na zwierzętach, o niektórych takich, które jeszcze w ogóle nie są do żadnych organizmów żywych wprowadzane, tylko są testowane, powiedzmy, na jakichś takich układach modelowych, ja mogę sobie wyobrazić urządzenia, które no, podróżują po naszym ciele, po wnętrzu naszego ciała. Jest na przykład taki robot opracowany przez naukowców, przez inżynierów z Instytutu Maxa Plancka w Niemczech, który porusza się wewnątrz gałki ocznej. To jest robot, urządzenie, które ma dostarczać leki no, tak precyzyjnie, że niemalże do pojedynczych komórek. Czy takie urządzenie może nam zrobić krzywdę? No być może ono, nie wiem, straci kontrolę nad sobą albo my stracimy nad nim. Być może ono coś uszkodzi, no ale to są przypadki podobne, oczywiście w zupełnie innej skali, jak to, czy auto nam może zrobić krzywdę. No tak, jeżeli ktoś nieodpowiedzialny siedzi za kierownicą, jeżeli popsuje się układ hamulcowy, to tak, może nam zrobić krzywdę. Albo skoro będą roboty, które będą kontrolować nasz poziom insuliny, to pewnie dokładnie na tej samej zasadzie można stworzyć roboty, które będą zajmowały się roznoszeniem odpowiedniej ilości, odpowiedniej jakości narkotyków po organizmie. Tak, może być. No wiesz, jeżeli mamy roboty, które potrafią, a takie mamy, potrafią dostarczyć do konkretnego miejsca w naszym organizmie leki, to znaczy, że także narkotyki. Jeżeli potrafimy stworzyć urządzenie, które dostarcza, no właśnie, insulinę, to być może także inne hormony, dzięki którym na przykład żołnierze będą bardziej agresywni, a może sportowcy osiągać lepsze wyniki. Albo sportowcy osiągać lepsze wyniki. Oczywiście tak, to jest możliwe. Natomiast ja chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która wydaje mi się dość istotna tutaj, bo my, mówiąc roboty, jesteśmy skażeni taką wizją trochę, bym powiedział, analogową, że ten robot to rzeczywiście musi być takim czymś mechanicznym, czymś, co ma jakiś silnik, jakąś śrubę albo jakieś witki, które poruszają tym robotem. Takie roboty także są i one są także opracowywane. Natomiast dużo częściej, myśląc o nanorobotach, raczej myślimy o urządzeniach biologicznych. Na przykład o urządzeniu jest na Uniwersytecie Stanowym stanu Arizona został opracowany taki, no właśnie, takie urządzenie zbudowane z, no właśnie, jakby to powiedzieć, z kwasu DNA. To znaczy kwas DNA, z tego kwasu jest stworzona, z cząsteczek tego kwasu jest stworzona taka, bym powiedział, platforma, czy taka płachta. Ona jest oczywiście, nie wiem, tysiące razy mniejsza niż grubość naszego włosa. A na niej są poukładane różne rzeczy. Na przykład jest przymocowany taki enzym, który się nazywa trombina i który jest odpowiedzialny za krzepnięcie krwi. A także są przymocowane biologiczne, jak najbardziej, czujniki, które są w stanie wykryć komórkę nowotworową. W efekcie dostarczenie takich biologicznych nanorobotów do organizmu w praktyce oznacza, że one oblegają, tak jak gdyby oblepiają guz nowotworowy. Czy on jest mały, czy duży, nie ma znaczenia. A przez to, że tam jest przymocowana właśnie trombina, ten enzym, powodują krzepnięcie krwi w naczyniach krwionośnych, które ten nowotwór zasilają w energię, zasilają w substancje odżywcze. W efekcie mamy robota, który nie ma absolutnie żadnych mechanicznych części w rozumieniu, nie wiem, tam z niklu, z żelaza, z czegokolwiek takiego, a równocześnie urządzenie w pewnym sensie, które zabija komórki nowotworowe, po prostu je głodząc, odcinając je od zasilania. To także jest nanorobot. Jest taki nanorobot, który został nazwany ksenobotem, który jest zbudowany z komórek pobranych, komórek pobranych od pewnego gatunku żaby, który można programować. To jest robot biologiczny.
on ma w swoim wnętrzu czy w swojej strukturze włókna znajdujące się w sercu, więc one się potrafią kurczyć. On potrafi się poruszać, on potrafi przenosić nawet materiały czy nie wiem, cząsteczki dużo większe i cięższe od samego siebie, nim można sterować. Są technologie czy są pomysły łączące to, co nieżywe z tym, co żywe. Jest na przykład taki pomysł i to już zostało też przetestowane na zwierzętach, gdzie w siatkę takich złotych nanodrutów, czy na tą siatkę zostają naniesione czerwone krwinki i płytki krwi. W efekcie tego typu urządzenie, ono nie musi być sterowane niczym i ono nie musi mieć swojego własnego napędu ani sterowania. Jeżeli ono znajduje się w naszym krwiobiegu, to jak tylko spotka jakiś patogen, to z jednej strony i płytki, i czerwone krwinki zneutralizują, zaabsorbują, zwiążą ten patogen. Czyli w gruncie rzeczy mamy w pewnym sensie żywo-nieżywego robota, którego działanie jest takie samo jak antybiotyków. Dobrze, Tomku, to jeszcze powiedz tylko na koniec. Czy to wszystko, o czym rozmawiamy, to jest coś, co nas czeka za naszego życia, a może jeszcze w tym roku? Tak, za naszego życia. Ale nie w tym roku. To jest najkrótsza odpowiedź. Wiesz co, nie wiem, no bo w sumie jak zacząłem przygotowywać się do naszego spotkania i zacząłem sprawdzać, czy powiedzmy przeglądać bazy danych z tego typu urządzeniami, to sam zdziwiłem się, jak w wielu miejscach tego typu prace są prowadzone, w tym między innymi w Polsce, na przykład na Uniwersytecie Warszawskim. Nie ma tygodnia, nie ma miesiąca, żeby nie przebijało się do opinii publicznej, a przynajmniej tej zainteresowanej tematami naukowymi, że tego typu nowe urządzenie w nowym miejscu zostało stworzone, zaprojektowane czy na jakimś etapie przebadane. Tego typu urządzeń jest więcej dużo, czy tego typu pomysłów, badań jest więcej niż te, które się przebijają. Więc ja nie mogę powiedzieć, czy przypadkiem za tydzień, za miesiąc albo za dwa nie dowiemy się, że gdzieś w którymś szpitalu po raz pierwszy nanorobot przeprowadził operację, na przykład we wnętrzu oka. Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię i nasz stały współpracownik, był gościem raportu o stanie świata. Do usłyszenia, Tomku. Do usłyszenia. I to już prawie wszystko w raporcie o stanie świata, przynajmniej w tym odcinku. To jest Państwa program. Powstaje dzięki ofiarności słuchaczy i przypominam, że zawsze możecie Państwo dołączyć do grona patronów raportu poprzez mój profil w serwisie patronite.pl. Wszystkim, którzy już tam są, z serca dziękuję, bo to dzięki Państwu może powstawać raport o stanie świata. Czekam na Państwa listy pod adresem raportrosiaka@gmail.com, a strona raportostanieświata.pl o każdej porze dnia i nocy czeka na Państwa odwiedziny. Adrian Bąk, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo. A na koniec jeszcze Charlie Watts, który przed kilkoma dniami odszedł. I koledzy. W tym składzie już nie zagrają, ale ich sztuka zostaje.